wszystkich uczestników dzisiejszego webinaru. Słuchajcie, jak zwykle, zanim opowiemy sobie, co tak naprawdę dzisiaj się będzie działo, to mam trochę pytań technicznych. Witam serdecznie w nucie numer 17, jak się nie pomyliłam. I mam wrażenie, że już kiedyś u Was gościłam. Dlatego, słuchajcie, pierwsze pytanie. Czy ktoś już miał ze mną do czynienia na webinarze? Może tak? Słuchajcie, jeszcze jedna sprawa. Mam nadzieję, że mnie słychać i widać. To jest jakby najistotniejsza kwestia naszego webinaru. Słuchajcie, Was nie widać, uspokajam, nie słychać, natomiast komunikacja między nami będzie się odbywała za pomocą czatu, który się znajduje na dole. Kochani, dajcie mi znać, że słychać, że jest ok. Przepraszam. Lidia, słychać? Super. Bombowo Małgosia, witam serdecznie. Słuchajcie, wszystko ok, słychać, fantastycznie. Słuchajcie, jeżeli tyle osób ma potwierdzenie, że jest ok, to znaczy, że musi być ok, przynajmniej na razie. To teraz, skoro widać i słychać, to proszę ręka do góry, kto już miał do czynienia ze mną na webinarze. Czy jest taka osoba, która już ze mną miała kontakt? Coś dziewczyny piszą. Bożenka pisze, że słychać. Ok. Super. Dobra. Dziewczyny, potwierdzacie dziewczyny. Ja przepraszam, bo ja czasami zwracam się do pań. Natomiast czasami zapominam, że pojawia się jakiś pan przesympatyczny w naszym gronie i wtedy popełnią wielkie faux pas, ale nie widzę. Na szkoleniach. Celina na szkoleniach. Jaka to była miejscowość? Szydłów. Super. Fantastycznie. Miło mi w takim razie witać Celinkę. Okej, Małgosia, pierwszy webinar. Super. Fantastycznie. Dobrze, kochani. Widzę, że niektórzy właśnie tutaj komunikują, że jest dla nich pierwszy webinar. Nie wiem, jak dla reszty. Bożena, Bożenka, kolejna również, dobra. Słuchajcie, to na początek kilka spraw ważnych, technicznych spraw do ogarnięcia, żebyśmy potem sobie to już popłynęli do końca. Celina, pierwszy raz również, ok. Kolejna Bożena, pierwszy raz. Basia, także pierwszy raz. A jest ktoś, kto już był kiedyś na webinarze? Dobrze, Jola. Kochani, czy ktoś już odbył jakiś webinar? Nie ze mną. Może być z innym trenerem. Agnieszka była super. Przepraszam, coś nie... Chrypka cię złapała. Okej, słuchajcie, fantastycznie. Znaczy, fantastycznie, że tak w miarę stanowimy różny poziom. Więc będzie mi łatwo mówić. Agnieszka była już na webinarze, więc będzie w razie czego nam tutaj też podpowiadać pewne rzeczy. Bardzo proszę. Kochani, przepraszam, ale coś padło. I Ania również pierwszy webinar. Okej. Tym bardziej jest mi miło i chciałabym Was przeprowadzić przez ten webinar. Agnieszka, na tym pierwszym byłaś ze mną, a dotyczył czego? Pamiętasz? Czy... Agnieszka, czy to był junior, scratch? Pamiętasz może roboty?
Agnieszka, czyli to był ten pierwszy webinar, zupełnie nieudany, który tak naprawdę został odwołany, tak? Zgadza się? Okej, to tym bardziej mi miło, że jesteś, natomiast o tamtym webinarze dalej pamiętamy i on na pewno będzie dla Was dedykowany, ale tak sobie pomyśleliśmy, że może we wrześniu, kiedy już wrócicie na dobre do pracy. Agnieszka, tym bardziej miło mi, że jesteś z nami i mam nadzieję, że dzisiaj bezproblemowo pójdzie, ale nigdy nie wiadomo, jak to bywa. Dlatego, kochani, widzicie teraz mnie i widzicie zapewne ekran prezentacji, gdzie jest pokazany slajd Scratcha Juniora. Podglądam, wszyscy jesteście na komputerach z tego, co widzę. To dobrze. I teraz kolejne pytanie kontrolne. Słuchajcie, albo niech mi powie, niech napisze ta osoba, która nie ma. Słuchajcie, ponieważ dzisiaj, jak widzicie, pracujemy na Scratchu Juniorze, więc nieodzownym elementem do pracy będzie tablet. Czy jest osoba, może tak zapytam, będzie prościej, czy jest osoba, która nie ma przy sobie tabletu? A całą resztę proszę, żeby ten tablet się gdzieś pojawił. Jeżeli jest nienaładowany, to możecie gdzieś tam podpiąć się na kablu. przypuszczalnie... O, ktoś pisze, na razie nie. Słuchajcie, przypuszczam... Jolu... Bożenka nie ma. Jola, nie otrzymałaś, rozumiesz, że nie masz tabletu, tak? Czyli dwie osoby mamy bez tabletu. Barbara również nie ma. Słuchajcie, trzy osoby się zgłosiły, że nie mają tabletu. Lidia, ty również zgłaszasz, że nie masz, tak? Okej. Dobrze, kochani, w takim razie jest taka propozycja. Wszyscy ci, którzy mają tablet, ponieważ to jeszcze może powiem, jak nasze warsztaty dzisiaj będą wyglądały, dobrze? Ten webinar mamy, zaczynamy o godzinie 17, czyli już się zaczyna. I webinar właściwie do godziny 21. Przy czym od godziny 17 do godziny 20, czyli są to 3 godziny, mamy takie spotkanie typowo warsztatowe, czyli, kochani, pracujemy na konkretnych projektach w Scratchu Juniorze. Po tych 3 godzinach, kochani, przychodzi pora 20 do 21. Jestem do Waszej dyspozycji, pełnię jakby swojego rodzaju dyżur. I tam podczas tej godziny wszyscy możecie mnie jeszcze pytać o to, co było jeszcze niedopowiedziane. Jeżeli macie ochotę, będziecie mogli wygenerować jakieś nowe pomysły ze mną. Czyli jest to godzina, w której odpowiem na wszystkie pytania, na które jestem w stanie odpowiedzieć i mogę Wam spokojnie poświęcić już tak bardziej indywidualnie czas. Od 20 do 21. Do 20 pracujemy za pomocą Scratcha Juniora. I teraz, kochani, zrobimy tak. Coraz więcej osób pisze, że nie ma tego tabletu jednak mimo wszystko. Więc wyjścia mamy następujące. Osoby, które mają tablet, mają mieć go na kolanach i pracują razem ze mną. Projekty będą zapisywały się na Waszym tablecie, więc tutaj, że tak powiem, sprawa rozwiązana. Osoby, które
nie mają, niestety na komórce nie są w stanie zainstalować, ponieważ Scratch Junior wymaga ekranu minimum 7 cali. Ze względu na to, że przy telefon, to może próbować. Nareszcie obawiam się, że nie pójdzie. Więc rozwiązaniem dla tych, którzy nie mają tabletu, jest robienie na przykład zdjęć tych gotowych projektów, które gdzieś tutaj będą generowane. No jest to jakaś metoda zapamiętania tego, co tutaj się będzie, ale jeszcze słuchajcie, w takiej sytuacji jest jeszcze taka opcja, jeżeli jesteście przy komputerze, już Wam podaję. Poczekajcie chwilkę. Słuchajcie, jeżeli nie macie, dajcie mi chwilkę, bo chcę Wam podesłać pewien adres. Dobra. Już. Okej. Dobra, kochani, już do Was wracam. Słuchajcie, nie wiem, czy pamiętacie, być może na szkoleniach stacjonarnych była taka informacja, że można sobie zainstalować tak zwany emulator, czyli program, na komputerze program, dzięki któremu będziecie mieć taki wirtualny tablet. I jeżeli udałoby się Wam zainstalować podczas naszej pracy, no minie Was to najwyżej gdzieś tam taki początek, wstęp, jeśli chodzi o nasze zagadnienie dzisiaj, ale jeżeli by Wam się udało zainstalować jeden z emulatorów, ja już Wam podrzucam link, kochani. Słuchajcie, to jest jeden z wielu emulatorów. W miarę dobrze działa, na pewno Scratch Junior na nim pójdzie. Wytłumaczę tylko jeszcze, jak będzie się odbywała ta instalacja. Trzeba pobrać, jest to darmowy program, pobieracie go na komputer. Instalujemy, po zainstalowaniu, ta instalacja troszkę może potrwać, około 5 minut, nawet czasami do 10. Po zainstalowaniu się, uruchomi Wam się coś na wzór po prostu tabletu i będziecie musieli postąpić dokładnie tak, jak dostawaliście, dostawaliście na szkoleniu własny tablet. Czyli trzeba będzie tam w tym okienku wpisać dane z adresu Gmail. Czyli chodzi o wpisanie adresu i Gmail, żeby można było ze sklepu Play, tak jak na tablecie, pobrać sobie Scratcha. Jeżeli udałoby Wam się, dziewczyny, zrobić, ja za ten czas powolutku zacznę omawiać jakby kwestie, które dzisiaj nas dotyczyć będą, to jesteście w stanie pracować razem z nami na Scratchu i również mieć to zapisane. Słuchajcie, jak tam wygląda w takim razie sprawa ogarnięcia technicznego? Jak się nastawiacie? Czy nastawiacie się na instalowanie tego programu? Chcę też wiedzieć ze względu na to, czy mam w miarę szybko podążać, czy troszkę przywolnić. Dajcie mi, kochani, informację, co zamierzacie zrobić. To jest informacja do tych, którzy nie mają tabletów. Możecie działać, że tak powiem, nie wyłączając webinaru. Możecie mnie słyszeć cały czas, ale nie musicie patrzeć, gdzie je. Jeżeli przyjdzie Wam taka konieczność, jakby uruchomienia komputera raz jeszcze, chociaż myślę, że tutaj nie będzie takiej potrzeby, to nawet wyjście z naszego pokoju, z naszego webinaru i powrócenie do niego po 5-10 minutach nie powoduje na pewno Wam niezaliczenie tego projektu i spotkania ze mną na webinarze, więc tutaj na spokojnie. No więc, dziewczyny, jak się nastawiamy na to? Dajcie znać, proszę, jak to będzie wyglądać.
Zanim cokolwiek napiszecie jeszcze odnośnie spraw technicznych, tutaj Agnieszka potwierdzała, że był taki webinar też, gdzie pojawiły się problemy techniczne, nie do ogarnięcia przeze mnie. Mam nadzieję, że wszystko dzisiaj będzie ok. Aczkolwiek czasami zdarza się, że parametry w sieć przede wszystkim u mnie zaczyna szwankować. Czasami bywa tak, że pewne problemy techniczne, no i przede wszystkim jest to sieć, ale nie tylko, czasami system jest po Waszej stronie, czasami jest to po mojej stronie. Proszę Was o informację zwrotną, jeżeli się okaże, że zaczyna coś przerywać, obraz się traci, traci się głos, to bardzo proszę piszcie od razu, będę próbowała tutaj coś kombinować, resetować. No ale mam nadzieję, że to w miarę pójdzie ok. Bożenka rozumie, że nie będziesz instalowała, czyli zostaje wersja z ewentualnym robieniem zdjęć, tak? Ok, dobra, słuchajcie, a cała reszta niech podejmie decyzję, jak się na to zapatruje. I jeszcze, słuchajcie, jeśli chodzi o pracę do godziny 20, to mniej więcej w połowie zrobimy sobie taką krótką przerwę. Nie może się pobrać. Jola, zaraz zerknę jeszcze. Zobaczę jeszcze na inny link ewentualnie. Okej. Słuchajcie, podrzucam jeszcze jeden link. Jola, jeżeli tam się może nie udać pobierać, to podrzucam jeszcze jedną stronę. Tych stron do pobrania jest wiele i może to zadziała. Więc słuchajcie, umawiamy się tak, jeżeli ktoś się decyduje na pobieranie, instalowanie, gdyby miał pytanie techniczne do uruchomienia, to bardzo proszę, piszcie w tym momencie. Wszystkich proszę o cierpliwość i taką wyrozumiałość, ponieważ już wiecie, że jest tak, że część z Was tablety, część z Was nie ma, część będzie coś instalowała. Przepraszam, czytam, co piszecie. Bożena, Ania ma problemy z połączeniem, tak? Okej, słuchajcie, bardzo Was proszę o taką wyrozumiałość i cierpliwość, bo jeżeli będę starała się pomóc komuś tam w ogarnięciu tego emulatora, to cała reszta będzie musiała chwileczkę poczekać. Basia próbuje, świetnie. W związku z tym, słuchajcie, dobrze jest się zaopatrzyć w kubek kawy albo herbaty, bo jak będziemy mieć takie przerwy, przerywa głos, to już niedobrze. Nie wchodzi ten drugi link. Spróbuj, Jola, spróbuj po prostu wpisać w przeglądarkę to, co napiszę. Emulator LibDroid. Emulator LibDroid. I zobaczysz, jakie tam strony Ci wyskoczą. Najlepiej to wpisać w przeglądarkę w Google'a. Wyskoczy wiele stron. I zerknij, to jest darmowy program. Więc nie powinno być problemu. Ok, słuchajcie, to ja powolutku będę zaczynać, a reszta będzie próbowała te techniczne rzeczy również ogarniać. Ale piszcie, gdyby coś nie szło. Ania już jest, świetnie. Dobra, kochani, dzisiaj mamy webinar poświęcony naszemu juniorowi, naszemu Scratchowi, który przypuszczalnie macie świetnie opanowany i dzieciaki na pewno nieraz już coś generowały. Bożenka, jeżeli,
Jeżeli nie masz żadnego ani emulatora, ani tabletu, to robić zdjęcie z telefonem, ale umówmy się tak, że no nie wszystko, co jest pokazywane. Jak będziemy robić jakiś konkretny projekt, to ja będę wtedy ewentualnie przypominać dziewczyny, kto ma telefon, to niech robi zdjęcie, więc nawet jak Wam się zdarzy gdzieś tam na chwilkę odejść od komputera, ok? To będę Was informować i dokładnie pokazywać, co warto robić na zdjęciach, bo inaczej będziecie mieć mega galerię zapełnioną z dzisiejszych zajęć. Dobra. Słuchajcie, dzisiaj w Scratchu Juniorze mamy pobawić się właściwie dwoma kategoriami, bo tak mieliśmy w tytule. Jest to żółta kategoria, czyli kategoria, która... Dobrze, Basiu, nie ma problemu. Jest to, słuchajcie, kategoria żółta. Okej. Kategoria żółta, czyli tak jak było w temacie, że tak powiem, początek czegoś, tak? Czyli w jaki sposób możemy wywoływać reakcję. I druga kategoria, kategoria również bardzo prosta, dźwięk. Ja mam wrażenie, że te kategorie na pewno są Was znane, więc myślę, tak się zastanawiałam, być może to Wy mi będziecie podsuwać jakieś fajne projekty, żebyśmy razem mogli zorganizować coś, a ja postaram się Wam również zaproponować coś z wykorzystaniem tych elementów, które się tutaj pojawiają. Ewentualnie będziemy to modyfikować, biorąc pod uwagę, jakie macie doświadczenie. Słuchajcie, kto ma tablet, w takim razie uruchamia Scratcha Juniora, a ja już Wam również pokazuję mój pulpit. I teraz uwaga, wszyscy powinniście widzieć mój pulpit, a na moim pulpicie jest mój tablet, a obok takie okienko z zielonymi paskami i jest to okienko, za pomocą którego będę miała podgląd, co piszecie do mnie. Czyli jeżeli trzeba będzie coś zwolnić, ewentualnie będzie pytanie do projektu, ewentualnie jeżeli problemy techniczne będą się zaczynały coś tam psuć u nas, to ja będę tu miała podgląd, co do mnie piszecie. Więc ja teraz Was uśmieszę, ok? No dobra, no to słuchajcie, lecimy. Zaczynamy, ja mam troszkę bałaganu i strasznie dużo aplikacji na tych moim tablecie. No i zaczynamy od Scratcha Juniora. Myślę, że nie muszę przypominać, prawda, jak wygląda Scratch Junior. Ok. No i zaczynamy od domeczku, czyli nowego projektu. Moich projektów tu już troszkę jest. Zaczynam zupełnie od nowego, czyli plusik. I jestem w czystym projekcie. Dobrze. Słuchajcie, wchodzę w kategorię żółtą i mam tutaj kilka, cztery właściwie bloczki, za pomocą których mogę zaczynać. Więc ja nie wiem, czy jest ktoś, słuchajcie, kto w ogóle nie bawił się Scratchem Juniorem z dzieciakami? Wydaje mi się, że nie będzie takiej osoby. Dobra. Słuchajcie, gdyby tak było, to dajcie znać. A ja tak szybciutko pokażę Wam różnice, które się pojawiają tutaj, jeśli chodzi o rozpoczynanie pewnej akcji. W związku z powyższym, mam, zobaczcie, mam jednego kota. Ja go sobie troszkę pomniejszę. Pomniejszanie jest w kategorii wygląd, czyli fioletowy bloczek. No jak się domyślamy, to jest trzeci klocek. Musimy go przeciągnąć na dół i kliknąć kilka razy. I dopiero teraz mogę wyrzucić, tak? I słuchajcie, mam jednego kota. Ja wracam do kategorii żółtej i teraz zobaczcie, w tej żółtej kategorii mam cztery możliwości rozpoczynania skryptów. Więc chciałabym mieć cztery koty. Popatrzcie, co zrobię. Dość szybko. Nie wiem, czy próbowałeś już w ten sposób kopiować sobie duszki, ale zobaczcie, co robię. Chwytam duszka po lewej stronie, tu, gdzie jest mój kursor myszki. Chwytam i popatrzcie, co robię z kotkiem. Przeciągam na scenę po prawej stronie. Puszczam. Zrobił taki plum, to znaczy, że skopiował mi tego kota.
O, ja teraz jak kliknęłam na drugiego, to ja widzę, on jest podświetlony, zrobił się taki podświetlony. Widzę, który to jest, więc żeby mi się nie pomylił, jak chcę drugiego, no to idzie do drugiego. No i tym sposobem jeszcze chciałabym dwa. No to znowu sobie robię plunk. Jest. Klikam na niego. O, widzę podświetlenie, to widzę, który to jest. Świetnie. No i jeszcze czwartego potrzebuję. Plunk. Dobra. I mam czwartego. Na razie, dziewczyny, żadnych zdjęć, bo na razie nie ma skryptów, więc powolutku. Ok, słuchajcie, wchodzimy do pierwszego kotka. Pierwsza zielona flaga, czyli w momencie uruchomienia zielonej flagi. Oczywiście mam na myśli tę flagę nad sceną, na górze. Chciałabym, żeby mój kot przesuwał się do przodu. Ruch jest w kategorii niebieskiej. I chciałabym, no niech on się przesuwa cały czas, prawda? Czyli wchodzę w kategorię czerwoną i zapętlam, czyli robię coś cały czas. Słuchajcie, ja co jakiś czas będę Was pytać, czy coś dla Was jest nowego, czy coś Was zaskoczyło, dobra? Wchodzę do kotka numer 2. I teraz chcę, żeby mój kotek numer 2 zaczął działać na drugi bloczek. Drugi bloczek, jak sugeruje palec, oznacza, że zacznie działać w momencie, jak go dotknę. No i niczego innego nie wymyślam, tylko chcę, żeby on się właśnie poruszał w prawą stronę i robił to znowu ciągle. Nic poza tym. Słuchajcie, i teraz kolejna sztuczka, nie wiem, czy już ją znacie. Chciałabym, popatrzcie, chwytam za ten żółty bloczek, dzięki czemu przeciągam sobie wszystko i teraz zobaczcie, gdzie ja to wrzucam. Popatrzcie, wrzucam do trzeciego kotka, puszczam. Znowu taki dźwięk łykania powinien się pojawić. I zrobię to samo do kotka czwartego. Jest. I teraz uwaga, klikam na trzeciego, liczę od góry oczywiście, ok? Klikam na trzeciego i teraz popatrzcie, odciągam dwa bloczki, wyrzucam tylko mój żółty do góry i teraz z kategorii żółtej wybieram trzeci bloczek. Ok. I to już jest trzecia opcja. Wchodzę do czwartego i zobaczcie, mam skopiowałam sobie ten skrypt. Odciągam te dwa bloczki. Wyrzucam nasz i podpinam czwartą możliwość. Ok. Pytanie dla tych, kto ma tablet, czy jest zrobione, a czy cała reszta, czy dla całej reszty coś się pojawiło nowego? Napiszcie, dobrze, będzie informacja, że dalej jest między nami kontakt, że wszystko słychać i że wszystko widać. Ja sobie jeszcze podglądam parametry. Powinno być ok. Tu jest ok. Zrobione. Wszystko słychać, wszystko widać. Słuchajcie, to sukces niesamowity. 30 minut za nami i na razie wszystko technicznie ok. Dobra, słuchajcie. No to teraz kolejna rzecz. Powiększam sobie mój ekran, czyli robię pełnoekranowy wymiar. Tak. I teraz słuchajcie, Agnieszka słaba łączność, głos przerywa, tak? Czy komuś przerywa głos? Dajcie znać. Jeżeli u kogoś przerywa, to znaczy, że ja będę kombinować. Ale Aga, u mnie parametry są ok. Nie wiem, jak u Was pogoda, bo dzisiaj u nas takie burze przechodziły i one mogły zakłócać, że tak powiem, łącze Wi-Fi. Bożena, głos przerywa. Dobra. Popatrzę jeszcze sobie tutaj. Wygląda na razie ok. Dobra, słuchajcie, będę się starała mówić naprawdę wolno, żeby było słyszalnie. Jeżeli sytuacja się pogorszy,
to spróbuję przejść na sieć z komórki i może tutaj sytuacja się poprawi, ok? To spróbujemy jeszcze, a za chwilę zapytam znowu, jak tam z tym głosem. No dobra, słuchajcie, mam cztery możliwości, mam cztery koty i cztery koty mają zadziałać na cztery różne możliwości. Uruchamiam zieloną flagę i co się dzieje? Pierwszy kot idzie bez problemu i będzie sobie chodził, tak? Więc działa. Drugi kot. Co powinien drugi kot zrobić? Pamiętacie? Na co czeka drugi kot? Ok, ktoś pamięta? Dobra, kochani, drugi kot czeka na mój palec, czyli na dotykanie, więc ja dotykam drugiego kota i mój kot zaczyna się poruszać, czyli eksus, sukces. Trzeci kot, kto pamięta, na co czeka trzeci kot? Też na dotyk. Słuchajcie, wchodzę do programu i zatrzymuję na chwilkę i zobaczcie trzeciego kota. Trzeci kot czeka na dotyk. Owszem, ale na dotyk kogo? Na pewno nie mojego palca, bo to nie będzie działało. I takie dwie postacie, które się stykają, czy ktoś wie, co one oznaczają? Kiedy mój trzeci kot zacznie się poruszać. Jak myślicie? Czy znacie ten bloczek, słuchajcie? Czy on jest dla Was... Czy ktoś wie? Dobra, słuchajcie. To dotykanie się dwóch postaci oznacza, że mój kot czeka, aż dotknie go jakakolwiek postać na ekranie, czyli na scenie. W związku z tym potrzebowałabym właśnie dodatkowej postaci i teraz ją załaduję. Słuchajcie, po lewej stronie ładuję nowego duszka. Chodzi o to, żeby to był jakiś inny duszek odróżniający się od kota. Ja tych postaci troszkę tutaj wygenerowanych mam. Nie wiem, niech będzie motyl. Ładuję motyla. Nawet jest fajny, bo jest wielkościowo ok. Ustawiam go sobie na poziomie z trzecim kotkiem. I co spowoduje? Chcę, żeby ten mój motyl zielonej flagi poruszał się w lewo. I wystarczy może, a właśnie jeszcze, zobaczymy ile razy on musi przebiec. Słuchajcie, nad sceną, oprócz dużego ekranu, jest ekran w kratkę. Myślę, że też go znacie. Chodzi, słuchajcie, o to, żeby dzieciakom było łatwiej programować, poruszać postaciami. Teraz jak widzę motylka na pozycji 14, a mój kot jest na pozycji drugiej, to wiem, że on powinien przejść, o wystarczy, jest na drugiej, tak, żeby doszedł na tą drugą, to musi iść 12 razy. Dobrze liczę? Chyba dobrze. Ok. I teraz słuchajcie, jeżeli mój motyl dotknie tego kota, to on dopiero wywoła reakcję i mój kot powinien zacząć działać. Jeszcze jedna fajna rzecz, też nie wiem, czy często ją używacie, czy nie. Nad sceną macie takie kółko niebieskie ze strzałką, co oznacza, że jak kliknę, to wszystkie postacie wracają mi do ustawień początkowych, czyli tam, gdzie zaczynały. Dobra, no to słuchajcie, tego kotka na dotyk, na dotykanie, ale innej postaci, powinniśmy mieć opanowanego. Ale jeszcze, zobaczcie, jeszcze mam jednego kotka. Jeszcze mam kotka, który zaczyna w momencie, kiedy, uwaga, otrzyma pomarańczową kopertę. No to ja, żeby tutaj dużo postaci nie ładować, wykorzystam, słuchajcie, również motyla. Wejdźmy w motylka.
Mój motylek na razie tylko przy starcie uruchomi się i w lewą stronę 12 pól, ale ja jeszcze chciałabym, słuchajcie, zrobić taki myk, że w momencie, kiedy ja dotknę motylka, to motylek nada kopertę pomarańczową. Przy dotykaniu motyla nadaje pomarańczową kopertę i wtedy, jak kliknę motylka, to uruchomi się kod czwarty. Czyli jeszcze raz. Pierwszy pójdzie sam, drugi czeka na mój dotyk, czyli palec, trzeci czeka na dotyk motyla, a czwarty czeka, aż dotknę, ale kogo? Motyla. I dopiero motyl da informację do czwartego kota, że ma się ruszyć. No dobra, przetestujmy. Uwaga, uruchamiam zieloną flagę. Pierwszy idzie, motyl leci. Jest, uruchomił mi kota trzeciego. Ja kliknę na drugiego. Idź kocie, uruchomił się kot drugi. I teraz uwaga, czekam na kliknięcie. Na kliknięcie, ale kogo? Motylka, zobaczcie, klikam motyla, hop. I uruchomił mi się kot czwarty. Ja myślę, że to jest fajna, słuchajcie, zabawa na początek, również z dzieciakami, żeby im pokazać te opcje i przede wszystkim zasygnalizować różnice, które są i które się pojawiają przy tym projekcie z uruchamianiem. Kochani, to tylko taki wstęp, taki początek, żeby dobrze zrozumieć te wszystkie różnice w czterech o, które mamy. Nie wiem, czy warto w ogóle tutaj robić zdjęcie. Jeżeli chcecie, to możecie jak najbardziej. Tylko trzeba by przeklikać wszystkie kotki. Słuchajcie, dajcie informację, czy ktoś chce tutaj zrobić zdjęcie, a kto ma tablet, uwaga, zapisujemy projekt. Mam nadzieję, że wiecie również też, jak się zapisuje i to wykorzystujecie. Popatrzcie, w prawym mamy taki ząbek, który wystaje. Po uruchomieniu mój projekt nazwać jak tylko chcę. Ja go nazwę test żółty, test polskich znaków. Właściwie mamy, o, jest świetnie zaliczone polskie znaki. Zapisuję. I teraz już wiem, że mam test żółtej kategorii. Agnieszka, super, tak. Basia, mówisz, że lepiej patrzeć. Okej. Okay. Dobrze, słuchajcie, no to mamy pierwszy projekcik, taki, że tak powiem, też zaliczony i zapisany. To chciałabym teraz wykonać teścik numer 2, pokazać, że w jednej postaci mogą być jakby te wszystkie elementy wpakowane, to wszystko powinno działać. No to spróbujmy tak zrobić. Słuchajcie, robimy nowy projekt, czyli klikam na domek w lewym górnym rogu. Ciekawa jestem, o właśnie, a właśnie miałam zapytać, jak często wasza aplikacja przestaje działać i zdarzają się takie sytuacje właśnie jak ta, że aplikacja albo została zatrzymana, albo pojawia się informacja w lewym górnym rogu, no i wait, i nic się nie dzieje i tylko trzeba czekać. Jeżeli komuś się w ogóle nie zdarzyło, no to wielki sukces i gratuluję. Mnie się zdarzyło, na szczęście zapisaliśmy, zdążyliśmy zapisać również. Jeszcze raz muszę uruchomić. Najgorsze, jak zawiesza się podczas pracy i często nasze projekty nie do końca są zapisane. No i zobaczcie, test żółty jak najbardziej mam, gotowy, a ja wchodzę w nową. No i teraz słuchajcie, zostawiam jedynego kota i teraz sobie myślę, jakby tutaj wpleść w niego wszystkie cztery elementy, które się pojawiają w kategorii żółtej, w jedną postać. Ciekawe, czy nam się uda. Dobra, słuchajcie, zaczynamy. Zielona flaga. Co może robić na zieloną flagę? A może sami...
Chodzi nam o prosty projekt pokazujący, że wszystkie cztery elementy mogą być w jednym kocie. Nie uda nam się tego zrobić. Macie pomysł, co przy zielonej fladze może robić? No, podglądam, dobra, no to ja pierwsza, dobra? Słuchajcie, niech się po prostu porusza w prawą stronę. I niech robi to zawsze. Po prostu. Pierwszy prosty ruch. No to teraz znowu wracam do kategorii żółtej. I wiecie co, ja sobie wyciągnę te bloczki, czyli tak. Kiedy dotyka, chcę, żeby tutaj też było. Kiedy dotyka innej postaci, no, tu ciekawe, czy uda nam się to zrobić. I jeszcze koperta. No i teraz chciałabym wykorzystać te elementy, więc jakie macie pomysł? Co może się dziać w momencie, kiedy ja dotknę kota? Słuchajcie, ponieważ mam również kopo w projekcie, to na przykład pobawmy się, że w momencie, kiedy dotknę kota, to niech ten kot, o, w kategorię żółtą wejdę, niech mi nada kopertę. I może dla odróżnienia teraz nadajmy inny kolor, żeby nam się tak nie zlewało. Nadajmy czerwony kolor. No i odbiera czerwony kolor. Co się może dziać przy czerwonym? Kolejna prosta rzecz, czyli może się na przykład cały czas zacząć obracać. I też chciałabym, żeby to było cały czas. Ok. I teraz pytanie, czy ktoś ma pomysł, czy w ogóle uaktywnić kota w jednej postaci, kiedy mu mamy na myśli dotykanie się dwóch elementów, dwóch postaci. Czy macie jakiś pomysł? No. Ok, kochani, opcje, jak trzeba po prostu dołożyć jakiś element, więc zobaczcie, ja dodam z gotowej biblioteki kolejnego duszka. Nie wiem, robaczek, robocik i niech ten robocik sobie po prostu tu stoi. I ten robocik, umówmy się, że nie ma żadnego skryptu, ja wracam do kota. I teraz uwaga, będzie się poruszał. Kiedy go dotknę, wywołam koperta. Czerwona koperta spowoduje, że zacznie się cały czas obracać. No to teraz jeszcze pytanie, co może stać w momencie, kiedy dotknie mi mojej postaci. Myślę, że dobrze byłoby tutaj, ponieważ tych ruchów mamy tu dużo, fajnie byłoby, kiedy pojawi się dźwięk. To jest ta kategoria, którą za chwilę spróbujemy się zająć. Wchodzimy w kategorię zieloną. Jak wiecie, mamy jeden dźwięk. Taki tradycyjny pop. I na razie go wykorzystamy. Ok, słuchajcie. No to mamy projekcik. Kto chce, może zrobić zdjęcie, bo to jest jeden projekt. W jednym miejscu pokazujący, że traci. Kto ma tablet, uwaga, zapisuje sobie test, jak go zapiszemy. Test. Test, nie wiem, test A może być. Zapisujemy. Powiększam ekran. Kot idzie. Nie wiem, czy u Was jest słyszalny ten mój pop. Na razie idzie, na razie kota nie dotykam, więc on sobie cały czas chodzi. I jak dotknie drugą postać, to wydaje dziwne dźwięki. No to teraz pora, żeby kliknąć kota. Kliknęłam, kot się dzieje. Kot się cały czas zaczyna obracać i zobaczcie, on się po pierwsze przesuwa cały czas w prawo. Cały czas się obraca, a kiedy dotyka mi mojego duszka, czyli postać na scenie, wydaje dźwięki. I tym sposobem można wygenerować jednocześnie kilka rzeczy w jednym kotku. On nie musi być taki
statyczny, że albo tylko idzie w prawo, albo tylko się obraca. Może robić kilka rzeczy naraz. Ok, zatrzymuję. Trzam, jeżeli ktoś chce zdjęcie, to proszę bardzo. Słuchajcie, to tak na początek... Celina, cieszę się, że się podoba. Natomiast to tak na początek, to na razie tylko taki teścik. I zaraz idziemy dalej. Słuchajcie, no to pora na pierwszą zabawę. I tak sobie pomyślałam, że skoro mamy tu taki projekt, to spróbuję go trochę zmodyfikować i wygenerować projekt, gdzie mój kot będzie się cały czas poruszał i może się, które się będą poruszać w różnych stronach, w różnych kierunkach i z różną prędkością. I do tego również sobie nagram, uwaga, dźwięki. I to będzie taka zabawa, która będzie na przykład mogła wywoływać polecenie podania wyrazu, no na przykład jednosylabowego. Czyli będę miała, uwaga, trzy kuleczki, które będą biegały, toczyły się po scenie. I to będą kuleczki 1, 2, 3. Jedynka powie 1. Dwójka to będzie wyraz dwusylabowy. Trójka trzysylabowy. Będzie to musiała zrobić w miarę szybko, ponieważ nasze kulki będą przemieszać się tak nie za bardzo skoordynowanym ruchem, dlatego bardzo szybko może jedynka, po jedynce nastąpić słowo dwójka. No i w tym momencie trzeba już wypowiadać słowo dwusylabowe. Myślę, że to jest taka w miarę fajna zabawa, którą można wygenerować z uczniami i która może na przykład być wykorzystana nie tylko w wyrazach i sylabach, ale strasznie dużo rzeczy możemy tutaj wykombinować. Na przykład ortografię, czyli pisownie U otwarte, U zamknięte, RZ z kropką. Możemy na przykład liczby tutaj dodawać i też kombinować, że na dwójkę trzeba podać co drugą liczbę, zaczynając od jedynki o. I kombinacji jest bardzo dużo. No ale dobra, zajmijmy się projektem. Słuchajcie, kto ma to zapisane? Super. I zostajemy w tym projekcie, dlatego że ja wykorzystam tutaj kota. Natomiast chcę usunąć tą postać tego robaczka. Aczkolwiek, słuchajcie, może i nawet nie. Ja go wykorzystam, bo on jest taki prawie jak kulka, więc ja go tutaj wykorzystam. Po co sobie ładować kolejną kulkę? Niech to będzie ten robaczek. No dobra. Słuchajcie, robimy teraz taką akcję. Jestem w kotku i teraz mój kotek chce, żeby się poruszał w prawo i niech on się obraca. Ale ten dźwięk pop tutaj nam nie będzie potrzebny. Czyli widzicie? To usuwam. Tego nie chcę. Dobra. Rację można zrobić łatwiej i prościej. I możemy też teraz to zastąpić. Czyli usuwam czerwoną kopertę. No, zaczyna mi spowalniać. Odpinam obrót z pętlą. Usuwam kolejną czerwoną kopertę. I łączę te elementy. No. Ok. Słuchajcie, czyli mój kot. Mój kot się będzie poruszał i jak na niego kliknę, to się jeszcze zacznie obracać. Wersja prostsza będzie mogła być taka na przykład, że kot może stać w miejscu. Natomiast co będą robiły moje... Ania przerywa głos. Dobra, już sprawdzam. Tu dalej u mnie wszystko ok, jak widzę. Dobra. Ania, ale jestem w miarę słyszalna. Czy to jest takie totalne, nie da się w ogóle nic wyrwać z mojej rozmowy? Dobra. Dajcie znać. Słuchajcie, dobrze też przede wszystkim widzieć to, co się tu dzieje, tak?
Chwilami. Dobra, czyli na razie Ania nic nie robi, bo widzę, że u mnie są parametry ok. Będę się starała jeszcze mówić wolniej, ale piszcie, gdyby znowu taka sytuacja miała miejsce. Dzięki za informację zwrotną. Dobrze, słuchajcie, no to lecimy. Kot jest duży. Wejdę sobie w ten pierwszego robaczka. Tu jeszcze nic nie mam. I najpierw sobie go pomniejszę. A jeszcze. Popatrzcie, mój robaczek jest nawet mniejszy od głowy kota. I o to chodzi. Dobra. Dobrze, dziewczyny, piszcie, jeżeli Basia potwierdza, że ok, Bożenka również. Ania, być może coś faktycznie na łączach, jeśli chodzi o Wi-Fi, o połączenie sieciowe. Dobra, słuchajcie, mamy tego mojego robaczka małego. I tego mojego małego robaczka, nie wiem, postawię sobie w dowolnym miejscu i to będzie miejsce, z którego będzie startował. I teraz chciałabym, żeby mój robaczek poruszał się. Czyli uwaga, na zieloną flagę chciałabym, żeby wykonywał ruchy, ale też chciałabym, ok, chciałabym, żeby te ruchy wyglądały w taki sposób. Popatrzcie, taka kombinacja. Prawo, góra, lewo, dół. Czyli ta kombinacja u Was może być zupełnie inna. To nie ma znaczenia. Teraz zmienię sobie parametry. Zobaczcie. To jest zupełnie losowy sposób. Tu dam 12. Tu dam 23. Tu dam 19. A tu dam na przykład 8. Nie musicie dokładnie dawać tych samych liczb. Dajcie jakiekolwiek liczby, w takich powyżej 20, czy tam jedna może być poniżej 10. Chodzi o to, żeby ten ruch był w miarę nieprzewidywalny. I on taki będzie, ponieważ jak wiecie, postać, jeżeli traci scenę pod nogami, teleportuje się z drugiej strony. I w momencie ten ruch dla nas jest nieprzewidywalny, bo trudno nadążyć i liczyć, gdzie ona się pojawi i gdzie dalej się przesunie. Mało tego, zrobimy jeszcze prędkość, zmienimy jej prędkość. Słuchajcie, oprócz tej kategorii żółtej i oprócz naszej zielonej, czyli naszego konkretnie dzisiejszego tematu, ja Wam spróbuję tutaj jeszcze przemycać rzeczy. Wejdźmy w kategorię pomarańczową. I tutaj zobaczcie, jest ruch z postacią. I tu jest możliwość trzech prędkości. I teraz my sobie jeszcze, słuchajcie, wciśniemy ten bloczek, popatrzcie. Dam go tu i niech będzie to prędkość powoli, ale dam go, zobaczcie, dam go też tu w środeczek i wybiorę drugą prędkość i dam go jeszcze, dam go jeszcze tu, a niech będzie i wybiorę szybko. I teraz zobaczcie, mam taką kombinację, zupełnie nieskoordynowaną, niezaplanowaną. I teraz chcę, żeby ta kombinacja się cały czas powtarzała. Okay. I teraz ważna rzecz. Oprócz tego, ja mogę sobie uruchomić, niech on sobie chodzi tutaj. Słuchajcie, nie wiem, czy też macie takie doświadczenie. Czasami Scratch spowalnia w tym ekranie edycji, natomiast kiedy robię pełny ekran, ten ruch jest taki, jak powinien być, naturalny. I zobaczcie, moja postać porusza się w różnych kierunkach. Czasami trudno nadążyć za nią, gdzie się pojawi, i też trudno przewidzieć, w którym momencie się spotka z kotem. Teraz chodzi o to, żeby w momencie spotkania się tych dwóch postaci wywołać dźwięk, gdzie powie nam jeden, co będzie oznaczyło, że mam podać wyraz jednosylabowy. I teraz pytanie wprost. Czy w kocie, czy w tym naszym robaczku, pamiętając o tym, że mamy w planach dołożyć jeszcze dwa robaczki? I nie takie same, bo ten drugi musi mówić dwa, a ten trzeci powie trzy. Więc słuchajcie, pytanie do Was. W której postaci, bo to ma duże znaczenie, w której postaci powinniśmy efekt dotykania
spotykania dwóch postaci. Kot czy robak? Jak obstawiacie? Ktoś ma pomysł? No dobra, uwaga, no to ja rzucam. Jeżeli ja wrzucę do kota, to co się stanie? To mój kot, bez względu na to, którego dotknie, to będzie mówił tylko jedno słowo, jeden wyraz, który mu zaproponujemy, czyli będzie to na przykład jeden. Ale jeżeli włożę dotykanie do robaczka, to każdy robaczek może powiedzieć swoją opcję. I tak też zrobimy. Wchodzę do edycji, zatrzymuję, ok, i słuchajcie, jestem w robaczku i teraz chcę, żeby w momencie, kiedy mój robaczek, o, dotyka postaci na ekranie. No uwaga, skoro mamy mieć trzy robaczki, to również jest takie niebezpieczeństwo, że robaczki ze sobą mogą się spotkać. Jak się spotkają ze sobą, to też wtedy wywoła się ich reakcja, ale, że tak powiem, oba naraz powiedzą dwa razy, które nakładając się na siebie, no będą nie do końca zrozumiałe. Ale też taka opcja jest, pamiętajcie o tym. No niestety Scratch nie jest takim programem, Scratch Junior nie jest takim programem, który daje nam takie możliwości jak na przykład Scratch i projekty generowane już na komputerze, no ale myślę, że bardzo dobrze może tutaj to pole działania dzieciaków rozwinąć. No dobra, no to słuchajcie, kiedy mój robaczek dotknie kota, chociaż teraz tak myślę, że moglibyśmy tutaj tę sprawę z kopertami. Ale nie chcę za bardzo mieszać, bo to będzie bardzo długi skrypt, to wykorzystamy to później. Dobra, kiedy dotknie kota, to chciałabym, wchodzę w kategorię zieloną, żeby powiedział nam jeden. No i teraz mamy pop, no to musimy nagrać. Uwaga, wybieram mikrofon. Jeden. Jeden. Okej, okay, testuję, czyli zielonym. Jeden. Jest okej, okay, nagrało się, czyli zatwierdzam. I zobaczcie, w tym momencie jest jedyneczka. Dobra, i teraz tą jedyneczkę tutaj przypinam sobie do mojego duszka. Okej. Okay. Przy okazji możemy wejść do tka i zobaczcie, że w kotku ta jedynka się nie pojawiła, więc to nie jest, jak robię nagrywanie w jednej postaci, to znaczy, że już w każdej będzie dokładnie to samo. Tu nie ma. Tu znowu mogę sobie mieć nagranie pod jedynką, zupełnie inne i one będą się między sobą różniły. Ale zobaczcie teraz tak. Chciałabym, klikam sobie na tego robaczka. Widzicie, mam go odświetlonego. I chciałabym mieć tych robaczków jeszcze dwa. I zobaczcie, jak szybciutko to zrobimy. Uwaga. Chwytam i tak jak kopiowałam sobie wcześniej, przeciągam. No już spowalnia. O, łyknął, czyli powinno być zaraz ok. Jest. Wchodzę na drugi. Widzę, który to jest. Słuchajcie, położę go w jakimś innym miejscu, na przykład tutaj. Jestem w drugim. I teraz uwaga. Teraz popatrzcie, że ta jedyneczka się skopiowała z pierwszego. Ale ja nie chcę tej jedyneczki. Tu ją wyrzucam. I nie chcę jedyneczkę, bo chcę dwójeczkę, więc mam taką opcję. Mogę zostawić jedynkę. Popatrzcie. Przytrzymuję dłużej. To podobnie jak kotka. Usuwam. I nagrywam teraz przy drugim dwa. 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 Testuję, jest ok, zatwierdzam. I znowu mam pod jedyneczką, zobaczcie, tu pod jedyneczką, ja nawet przypnę od razu jedyneczkę. I teraz zobaczcie, w pierwszym i w drugim też jest jedyneczka, ale ta jedyneczka oznacza zupełnie co innego, to jest inne nagranie. I tu też z dzieciakami trzeba to rozróżniać. Dobra, no to mam
już dwie postacie. Słuchajcie, korzystam powrót do ustawień początkowych nad sceną. Klikam. Przynajmniej widzę, gdzie już mam robaki. To mogę tego trzeciego gdzieś tam w innym miejscu umiejscowić. Kopiuję go znowu. Jest. Jest i na przykład dam go tutaj. Dobra. Wyrzucam jedyneczkę. Jestem. Dołączam. O, nie w tym miejscu. Dobrze jest. Słuchajcie. Póki nam jeszcze Scratch nie powiedział dość i nie zawiesił się, to zapiszmy sobie ten projekt, żeby nam nic nie uciekło. To się nazywa, słuchajcie, test 2, bo on był generowany jako test 2. A, no i zrobiłam w sumie błąd, słuchajcie, od nowa z premedytacją, ponieważ chciałam wykorzystać mojego kota, więc tak naprawdę dopiszcie sobie, bo ten test 2 został w tym momencie nadpisany, dopiszmy sobie do tego test 2, no nie wiem, jak to nazwać, zabawa, wlosowanie. Zabawa w losowanie. Nie wiem, możecie sobie wymyślić coś tam innego. Dobra. I teraz słuchajcie. Tak, mam. I one będą mówiły, jeden ty to już będzie, to będą różne rzeczy. Musimy zmienić ich ruch. Więc tak, zobaczcie. Pierwszego zostawiam w świętym spokoju, wchodzę do drugiego. Co wystarczy zrobić? Popatrzcie, po pierwsze zmienić prędkości, pokombinować i pobawić się z prędkościami. Po drugie pozmieniać w losowy i przypadkowy sposób liczby, które są przy poszczególnych ruchach. To już będzie zupełnie inny ruch. To samo w trójce. Znowu generuje różne prędkości przy różnych. I znowu zmieniam liczby na zupełnie przypadkowe. Ok. Kto ma tablet, udało się wygenerować? Czy możemy przetestować? Naszego kota możemy nawet trochę pomniejszyć, bo jak on jest duży, to prawdopodobieństwo dotykania tych elementów jest... I tego kotka mojego pomniejszyła. Dobrze. Słuchajcie, no jest to projekt, który ma na pewno pewne wady. Między innymi to, że postacie mogą się nakładać na siebie i wywoływać jakby kilka reakcji naraz. Natomiast no, chodzi o zabawę i chodzi o to, żeby wyłapywać z tych dotykania się nawzajem, wyłapywać te liczby 1, 2, 3 i wypowiadać, uwaga, umawiamy się na wyraz danej ilości lab. Znowu trzy. Dwa. Jeden. Patrzcie, jak szybko. No tak bywa. A teraz ja jeszcze dołożę obrót do tego kota. Pamiętacie, w kotku miałam ruch. Klikam. No. Kotku. Ja. Już. Jest. Muszę obracać dodatkowo.
3. U Agnieszki działa fantastycznie. Super. 3. Świetnie. 3. Słuchajcie, jeżeli tych liczb jest, jest dużo, przed szykę usłyszymy, zatrzymujemy projekt po trzech pierwszych i jeżeli mają 2, 1 i 2, bo się wylosowały, to w tym momencie mówimy dwusylabowy, znowu dwusylabowy. Możecie również sobie podpiąć tutaj i nagrać litery alfabetu. Popatrzcie, A, B, C. I jak dzieciaki zaczynają uczyć się na, w pierwszej klasie, prawda, czytać, pisać, to niech wypowiadają wyrazy na A, B, C. Im szybciej to tam robią, tym szybciej sobie generują obraz tych liter. I na pewno im to potem ułatwi sprawę. Zrobione. Super. Fajnie, słuchajcie, czy ktoś chciałby zrobić zdjęcie? To mogę pokazać. Chodzi tylko o kliknięcie kotka i chodzi o kliknięcie jednej postaci robaczka. Basia, spokojnie, jak masz telefon, jeżeli masz telefon, to kliknij sobie kotka i kliknij sobie jednego robaczka. A jak zobaczysz na ekranie, że są trzy, to na pewno przypomnisz sobie, co tam było generowane. Czy coś ewentualnie jeszcze do zdjęcia, słuchajcie, pokazać? OK. I jeszcze raz sprawdzam sobie, jest, jeszcze raz zaptaszkuję, czyli nadpisałam. Świetnie. Czy może przejść do zabawy? Bożena, super. Jeszcze do kotka wrócę, gdyby jeszcze ktoś chciał. Oczywiście to jest fajnie, jak jeszcze sobie tło dzieciaki dołożą. One już same zresztą wiecie, że ogarniają to szybciej niż my, prawda? Dobra, słuchajcie, to kolejny projekt, ale żeby nam się nie zapisało, nie nadpisało to, co teraz mieliśmy, to musimy kliknąć w domek i wybrać zupełnie nowy. Ta-da! I znowu. I bardzo dobrze, że w tym momencie, słuchajcie. Cały czas się cieszę, że to w tym momencie, ale się nie poddaję. Jeszcze raz. Uruchamiam cię w Scratchu. Jest. Dobra. Teraz, słuchajcie, wcześniej mówiłam, zaczynać, a dźwięki są proste z dostania. Dlatego tak sobie pomyślałam, że zaproponuję Wam jakieś aktywności, które mogliście po prostu z dzieciakami zrobić. Jedną z takich aktywności, słuchajcie, będzie znak zodiaku. Dość trudna sprawa, to znaczy, czy trudna sprawa. Nie wiem, czy byliście kiedyś w planetarium i ilekroć pokazywali mi tą magię nieba, ilekroć pokazywali mi tam znak, jestem wodnikiem i wodnika, to naprawdę patrzyłam, szukałam i póki mi nie narysowali tych kresek, to mnie rany, no w życiu bym na to nie wpadła. I teraz taka fajna zabawa, którą dzieciaki, no to taka, wiecie, to taka dydaktyka w szerszym wydaniu tym razem, czyli coś, co dzieciaki zapamiętają na pewno na długo, jak nie na zawsze. No i to, że tak powiem, poszerzy ich horyzonty i na pewno może się stać ciekawe. Więc mam taką, a my ją zrobimy po prostu na dużym wozie, żeby to było w miarę szybko, bo chodzi tylko o to, żebyście
wiedziały, w jaki sposób można się tutaj z dzieciakami pobawić w ich znaki zodiaków. Słuchajcie, pierwszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, to znaleźć sobie po prostu w internecie, na dowolnej stronie, znaki gwiazdozbiory. Właśnie mi brakowało tego słowa. Gwiazdozbiory. I słuchajcie, znalazłam między innymi to, w jaki sposób wygląda wielki wóz. I teraz słuchajcie, taka prośba do Was. Ja go powiększam, że mają tablet. Słuchajcie, bo ja chcę teraz, żebyśmy wprowadzili to zdjęcie jako tło. Czyli co robimy? Przewrócę na chwilę do mojego tabletu, zostawiam sobie kotka, niech on sobie tutaj siedzi i teraz wybieram pocztówkę na górze, wybieram sobie pustą kartkę, wybieram pędzel, bo będę generować to tło i jestem w edytorze graficznym, wybieram sobie aparat, klikam na tło. Teraz jest ekran w ekranie. Pojawiłam się ja i Wy prawdopodobnie też siebie widzicie, ale musicie tutaj w prawym górnym rogu kliknąć zmianę ekranu, żeby widzieć tą stronę. Będziecie widzieć tą drugą stronę, zaraz Wam odsłonię ten wielki wóz, to wystarczy na dole kliknąć aparat i tam się załaduje. Ja już Wam pokazuję, spróbujcie załadować to zdjęcie. Tutaj usuwam na razie. Kto ma tablet, niech da informację, czy udało mu się zrobić zdjęcie. Dobrze? To przejdę już potem do projektu. Kto ma tablet, niech robi fotę. W miarę blisko musicie podejść do tego ekranu, żeby Wam wypełniło to tło w miarę w całości. Dajcie mi informację, kto już ma. Dobra. I jeszcze chwilę poczekam, bo jeszcze chyba ktoś miał tablet. Dobra, mam nadzieję, że już mogę wrócić. Gdyby ktoś jeszcze potrzebował, to niech woła. Dobra, ja wracam do siebie. I ja zrobiłam to zdjęcie sobie wcześniej, więc ja tylko załaduję. Ok. Proszę bardzo. I tak ma wyglądać Wasz projekt na razie. Czyli jest kod, a naszym tytułem jest obraz gwiazdozbioru. Teraz fantastycznie jest właśnie, żeby dzieciaki po pierwsze poznały swoje gwiazdozbiory, żeby wyszukać im w sieci obraz własnego, żeby załadować to zdjęcie właśnie z takim narysowanym, gdy dostrzegały wagę wodnika, ryby i tak dalej. Ok, no i słuchajcie, bardzo prosta zabawa, która polega na tym, że teraz sobie wygenerujemy gwiazdeczki i te gwiazdeczki będą się pojawiały kolejno po sobie, a potem podmienimy tło, czyli usuniemy tło, które widać w tej chwili. Dzięki temu zapamiętamy, jaki jest układ wielkiego wozu. Dzieciaki zapamiętają tylko za pomocą samych gwiazd. Czyli zacznie tutaj działać ta wyobraźnia, że kiedy będą patrzeć w niebo wieczorem, będą próbowały szukać właśnie tych gwiazd i swoich gwiazdozbiorów. I teraz tak, zobaczcie, że wielki wóz, mamy tu ile? 7 gwiazd. I teraz, kiedy oczywiście pierwsza będzie, jest takie założenie, że pierwsza będzie świeciła,
a jak kliknę na pierwszą, napali się następna. I teraz, o ile jest ich tutaj 7, to ja mogę wykorzystać tutaj koperty. Jeżeli będzie ich więcej w gwiazdozbiorach uczniów, to możemy wykorzystać czas, czyli pojawiające się gwiazdy po upływie danego czasu. I zrobimy najpierw koperty szybciutko, a potem ewentualnie pokażę Wam, jak wykorzystać ten czas. No dobra, to słuchajcie. Może tak, ten kod mi tutaj przeszkadza, usuńmy go. Klikam na niego, pojawia się krzyżyk, usuwam. Wchodzę do nowych duszków i słuchajcie, tutaj są gwiazdy. Gdzie są tutaj gwiazdeczki? Są. Które Wam pasuje, które Wam się podoba, same zdecydujcie. Ładuję sobie gwiazdeczkę. O, popatrzcie, moja gwiazdeczka nawet jest dobrych rozmiarów, prawda? I zacznijmy sobie od dyszla. Czyli pierwszą gwiazdeczkę ustawiam tutaj. Ta flaga. Ma być dobra. Czyli właściwie nie powiem zieloną flagę, niech sobie ta zielona flaga tu stoi. To dobrze też czasami dzieciom pokazać, że wcale nikt nie musi być przy tej zielonej fladze. I teraz co ma nastąpić? Ma nastąpić sytuacja, że kiedy kliknę na gwiazdkę i teraz uwaga, popatrzcie, mamy 6 kopert. Jest to, czym mówiłam, że skoro jest 6, reszcie nie nadam, dlatego jest ograniczenie tutaj w ilości, ale tak jak powiedziałam, możemy sobie poradzić również w ograniczeniach czasowych. No dobra, to żeby nam się nie pogubiło, wybieram pierwszą kopertę pomarańczową. Co robię następnie? Potrzebuję drugą gwiazdę, więc żeby z leki, to znowu sobie skopiujemy, dobra? Biorę gwiazdeczkę, przeciągam na scenę. Klikam. Wybieram. O, od razu ją przesuwam. Słuchajcie, po to jest ten wzór pod spodem, że ja mogę odwzorowywać te gwiazdy na konkretnych elementach. I to jest bardzo ważne. I teraz słuchajcie, tu na pewno ani zielona flaga mi nie jest potrzebna. Ale co jest potrzebne? A właściwie to źle. Zielona flaga jest potrzebna. Dlaczego? Dlatego uwaga, że w momencie, kiedy uruchomię projekt, moja gwiazda, to jest ta druga, ma być niewidoczna, czyli zobaczcie, ona znika. Czyli w momencie uruchomienia projektu ta gwiazda znika. Kiedy się pojawia, wchodzę w kategorię żółtą, no wtedy, kiedy otrzymuję pomarańczowy sygnał od pierwszej gwiazdy, więc wchodzę w wygląd, teraz się ma pojawiać. I trzecia opcja, kiedy dotykam, to musi mi dać informację do kolejnej, czyli wybieram kolejny kolor, czerwony. I tym sposobem mam proste schematy w jednej gwiazdce. Dobra. Słuchajcie, dla ułatwienia jeszcze tak sobie teraz pomyślałam. Zobaczcie, że jak jestem w gwiazdzie drugiej i kliknę pędzel, to tu na górze mogę nazwać jej star 2. O, star się zmazowało. Może być 2. OK. I tym sposobem widzę, że to jest gwiazda numer 2. Dla ułatwienia. To będzie ułatwienie pracy dla Was, pracy z dzieciakami, bo kiedy powiecie, uwaga, wchodzicie do gwiazdy 2, to oni będą wiedzieć, do której. Nie muszą liczyć, bo się pogubią wtedy. No dobra. To ja, zobaczcie, kopiuję dwójeczkę, z premedytacją dwójeczkę, bo ja tylko poprawię tam pewne rzeczy. Już, zaraz, coś spowalnia znowu, więc szybciutko, co robimy? Zapisujemy, żeby nam przynajmniej, co mamy w tej chwili.
Zapiszmy sobie. Nazwijmy ten projekt Gwiazda. Czy Gwiazdozbiór? Jak tam uważacie? Wielki wóz? Gwiazdy. Dobra. Jest, popatrzcie, dwójeczka jest skopiowana, a ja wchodzę w edytor i zapisuję na trójeczkę. Trójeczka, zatwierdzam. I teraz uwaga, jestem w trójeczce i co ma trójeczka robić? No po pierwsze, muszę ją przesunąć na odpowiednie pole. Teraz zielona flaga znika, a ma się pojawić przy której? Przy czerwonej. A jak dotknę, nadaję kolejną wiadomość, czyli żółtą. I tylko weryfikuję zmianę. Jak dzieciakom pokażecie, co się robi przy trzeciej gwiaździe, to one już powinny wiedzieć na pewno, czwarta, piąta, szósta pójdzie jak z płatka. No to generujemy. Dokończmy ten projekt, bo chcę Wam pokazać efekt finalny. Więc kopiuję. O, na tablecie jakoś tak prościej. Wchodzę do edytora. Poprawiam sobie czwóreczkę. Jak inne pole na scenie. Zielona flaga znikam. Żółta pojawiam się. I nadaję kolejną, czyli zieloną. I kopiuję czwóreczkę. Kopiuję czwóreczkę. Poprawiam na piąteczkę. Piąteczka. OK. Przesuwam na miejsce. I co robię? Zielona flaga znika. Czwarta pojawia się, a nadaje kolejną, czyli niebieską. I lecimy dalej. Piąteczkę kopiuję. Piąteczkę poprawiam na szósteczkę. Przeciągam na odpowiednie pole. I uwaga, zielona flaga znika. Niebieska kopta pojawia się i nadaje ostatni kolor, który mi został, czyli fioletowy. I ostatnia gwiazda. I poprawiam dokładnie tak samo. Najpierw nazwę, czyli to będzie gwiazda numer 7. Co teraz? Teraz przeciągam ją na swoje pole. Ona znika. Przy fioletowej miała się pokazać. Pytanie, czy musi być już dotykanie w ostatniej gwieździe? Nie. Tu w ogóle wyrzucam. I teraz słuchajcie, czy nadążyłyście, czy macie ten projekt? Ja już Wam pokażę, jak on na razie działa, bo musimy zrobić jeszcze jedną rzecz. Dajcie znać, czy nadążyłyście i czy macie. 6, 7 gwiazd. Jest, ok. Celina mi zgłasza, że tak, no to idziemy dalej. I teraz co robimy? Powiększam sobie ekran, żeby widzieć całość mojego gwiazdozbioru. Teraz uruchamiam zieloną flagę. Wszystkie gwiazdy zginęły, tylko jedna jest i teraz uaktniam ją. Klikam pierwszą, pojawia się następna. Następną i tym samym, popatrzcie, śledzę, w którym kierunku i gdzie się pojawiają kolejne gwiazdy wielkiego wozu. Tak? Popatrzcie. Jest. I tym samym widzę to w mojej wyobraźni. Widzę ten wóz, widzę te kolejne gwiazdy. Teraz o wiele łatwiej mi to będzie na niebie odszukać, ale... Dobra, słuchajcie, jeżeli... Dobrze, Agnieszka, czy w którymś momencie pokazać którąś gwiazdę? Daj znać, Aga. Bożena ma, super. Basia ma zdjęcia. Świetnie. Agnieszka, którą gwiazdę pokazać?
Ostatnią, siódmą. Proszę bardzo. W siódmej widzisz to na ekranie teraz skrypty w siódmej. I daj znać, czy masz. Bożena, również zdjęcie super. Agnieszka ma, świetnie, to jeszcze raz wracam do dużego ekranu, uruchamiam i jeszcze raz przypominam, uruchamiam pierwszą, pojawia się następna, następna i tym sposobem sobie śledzę to, jak wygląda duży wóz. A teraz zobaczcie, dalej robię. Wchodzę w edytor graficzny, wchodzę w tło i uwaga, wybieram sobie puste tło, pędzel i teraz maluję tło na taki jednolity niebieski kolor, dowolny jednolity niebieski kolor. Może być szary, jaki tylko chcecie. Chodzi o to, żeby teraz w tym momencie, zobaczcie, co się stało. Usunęłam ten obraz nieba. Tym razem już ten obraz nieba gdzieś zostaje w wyobraźni dziecka. Powiększam projekt. I teraz zobaczcie, co się dzieje. I teraz próbuję wyklikać sobie wielki wóz, przypominając sobie jednocześnie i przewidując, w którym kierunku i gdzie miał się... Czyli klikam na gwiazdkę, jest tutaj. Ok. I teraz sobie... Góra, dół, gdzieś tam po skosie. Jest. Następna. I zobaczcie, popatrzcie, jak się ładnie układa ten obraz wielkiego wozu. I tym samym dziecko przetwarza ten obraz w swojej głowie. Ok, widzi teraz ten wielki wóz. Osoby mogą się nauczyć swoich gwiazdozbów, a potem szukać wieczorami z rodzicami na niebie. Moim zdaniem bardzo fajny i dydaktyczny projekt i tak jak powiedziałam, wychodzi trochę poza ramy tej edukacji, ale myślę, że poszerza horyzonty. Zresztą mam wrażenie, że nie tylko dzieciaków, ale mój poszerzył. Dobrze, kochani, to jeszcze raz klikam sobie na nazwę. Jeszcze raz ptaszkuję do pewności, żeby mieć wszystko. I czy macie projekt? Jak będziecie się nucić, to proponuję, żebyście wygenerowały własny gwiazdozbiór. Jeszcze tylko Wam powiem, słuchajcie, jak to będzie wyglądało w momencie, kiedy tych gwiazd macie więcej niż 7. Bo tu będzie się pojawiał problem. I teraz w sumie trudno będzie zrobić na klikanie, bo z klikaniem to będzie nadawanie informacji. Możemy wykorzystać, uwaga, czas. Na razie nie róbcie nic, to Wam tylko pokażę. W pomarańczowej kategorii macie zegar. Zegar ma dziesiątkę. Czy ktoś wie, ile ta dziesiątka oznacza? Jaki to jest upływ czasu? Czy ktoś wie, ile ta dziesiątka oznacza? Może było gdzieś na stacjonarnym, w Szydłowie, chyba było. Albo i nie, nie pamiętam. Zaraz Celinkę wywołamy do tablicy. Kochani, czy wiecie, co to jest dziesiąteczka? Dobra, to ja już podpowiadam. Słuchajcie, dziesiąteczka to jest nic innego jak... Od tego, jak one działają, jakie jest taktowanie. Niektóre działają szybciej, niektóre wolniej. I są to ułamki sekund, a jednak. Więc słuchajcie, to dziś ta dziesiątka to jest nic innego jak mniej więcej jedna sekunda. Czyli jeżeli gwiazd będziecie mieć więcej, nie dokładnie, mniej więcej,
Do tej pory nie wiem, dlaczego tak wymyślili, że to jest ta dziesiątka, ale możemy sobie za chwilę przetestować. Nie wiem, na przykład... O, możemy zrobić, słuchajcie, jestem w gwiaździe numer 7, to ja wam pokażę taki test. Kiedy dotknę gwiazdy numer 7, to co ona może zrobić? Dobra, niech wyda dźwięk. I teraz popatrzcie. To jest dziesiątka, czyli sekunda. Ja klikam. Praktycznie od razu. Jeżeli zrobię 20, o, 20, uwaga, klikam, teraz, czyli takie 2 sekundy, tak? Więc pamiętajcie, Celina, być może nie wspominałam na ten temat, więc spokojnie, więc pamiętajcie, że dziesiątka to jest gdzieś około sekundy. I w ten sposób, słuchajcie, możecie zrobić tak, że pojawia się pierwsza, druga czeka 2 sekundy, się pojawia. I to fajnie na tablicy rozpisać dzieciakom, albo dzieciaki niech sobie nakapisują. Trzecia pojawia się, skoro w odstępach 2 sekund, to trzecia się pojawia po 4 sekundach. I tym samym też robią sobie taki ciąg liczbowy, prawda? Trochę wielokrotności już, czyli w ten zakres wchodzą i znowu poszerzają swoją wiedzę. Ale o to chodzi, żeby planowały na kartce i potem przekładały. No dobra, słuchajcie. Projekt zapisany, czyli właściwie jesteśmy gotowi, żeby przejść do następnego. Podglądam, mamy 18:30, ale proponowałabym teraz taki krótki, prosty projekt, taką zabawę dla dzieciaków. To jest trochę dydaktyki, to co było przed chwilą, ale zrobimy jeszcze sobie taki króciutki projekcik i może wyślemy się na przerwę, dobra? Myślę, że to będzie dobra opcja. No to słuchajcie, robimy nowy domek. No, robi się. Zaraz, no i proszę, to tam. Czy komuś podczas pracy Scratch odmówił posłuszeństwa, czy tylko mnie? Ja jeszcze sobie za ten czas, jak mi się uruchomi, wskoczę tutaj na miejsce i zobaczę, jak tam moje parametry, ale wygląda na to, że jest super. Czyli powinnam być widzialna, słyszalna. Ekstra. Dobra, i już wracam do mojego juniora. I jestem. Agnieszka, bo już zapomniałam, o co pytałam, że piszesz, że nie. Celinka. Od nowa. Okej, dobra, już wiem. Agnieszka pisze, że nie wyrzucił jej Scratch. I super, bardzo się z tego powodu cieszę i zazdroszę. Natomiast Celina, to co się zdarza również u mnie. No dobra, słuchajcie, to idziemy do nowego projekciku. Nowy. I słuchajcie, kolejna zabawa. Kurczę, tak sobie pomyślałam, nie, to zrobimy zabawę. No już może na razie dydaktyką na chwilkę spasujemy, przynajmniej na chwilkę, a zrobimy sobie taką prostą zabawę. Uwaga i teraz pytanie, kto pamięta, ewentualnie robi taki mój projekt, który się również pojawił na stronie mistrzów kodowania i tam w ogóle tych projektów macie dużo. Nie wiem, czy zaglądacie tam w ogóle. Słuchajcie, to jest projekt, który się nazywa Skaczące Piłeczki. Czy ktoś robił? Celina robiła z dziećmi, super. Czy ktoś jeszcze? Już chcę wam podać OK. Jest. Dobra, już wam wchodzę. Nie, jeszcze nie robiłam. Ania, nie. Słuchajcie, to od razu wam podsyłam również adres strony. Nie wiem, czy byliście na tej stronie, czy korzystacie.
I to jest strona Wiki Mistrzowie Kodowania, gdzie słuchajcie, macie gotowe, zobaczcie, macie juniora. I tutaj macie mnóstwo projektów i mnóstwo pomysłów na pracę z dzieciakami. Są pierwsze z nich, to są skaczące piłeczki. I popatrzcie, po wejściu w skaczące piłeczki, zobaczcie, jak wygląda scenariusz, żebyście się nie obawiały, że on jest trudny. Dokładnie, krok po kroku, pokazuje, gdzie nacisnąć, co uruchomić. Zobaczcie. To jest taki projekt, który polega na tym, że skaczą piłki, a my je musimy wyłapać. Świetna zabawa nie tylko dla najmłodszych, ale i dla nas. Celina, potwierdź albo zaprzecz. Agnieszka, korzystałaś fantastycznie. Reszcie proponuję, żeby gdzieś tam ten adres kliknąć i sobie zapisać w historii, w zakładkach. I warto tutaj wchodzić na tą stronę, bo tu jest naprawdę dużo gotowych materiałów. No i tak sobie pomyślałam, nie będziemy robić skaczących piłeczek, ale pomyślałam sobie, że fajnie by było. Super, Bożena. Celinka, dziękuję, że twierdzasz. Słuchajcie, fajnie by było teraz zrobić taki projekt, że moja piłka się toczy, ok, i ja ją muszę przeskoczyć. Jak nie przeskoczę, to zagra dźwięk, ale w sumie to można sobie pomyśleć kategoriami, co by można jeszcze dołożyć, kiedy nie uda mi się przeskoczyć przez tą piłkę, że niekoniecznie dźwięk, ale na przykład, nie wiem, można to rozszerzyć dalej, no to już zostaje waszej inwencji twórczej, a my zrobimy prosty projekt. Uwaga, mam kotka, kładziemy go na ziemi, bo on będzie po ziemi chodził. Czyli dodaję plusik i szukam piłeczkę. Jest taka fajna piłka. No, jest. I ta piłka nawet jest idealna, jeśli chodzi o proporcje do kota. I teraz moja piłka zacznie z drugiej strony, ok? No tak, żeby mój kot miał szansę. I teraz tak, jestem w piłce, zobaczcie, jestem w piłce. I teraz chcę, żeby moja piłka w momencie uruchomienia zielonej flagi toczyła się w lewą stronę, czyli poruszała się dokładnie w tym kierunku. I ja chcę, żeby ona się poruszała zawsze. Można, słuchajcie, jej na ścisłość również dołożyć obroty. Czyli, żeby uruchomić, pamiętacie ten projekt na początku kotkami, kiedy testowałyśmy? Czyli na przykład możemy tak zrobić, że kiedy... Właściwie to mogę flagę, słuchajcie. Popatrzcie, nadam pomarańczową flagę, tylko tu będzie cały czas. To w sumie i tak nie przeszkadza, ale może robić przerwy. To nie. No, zmiana koncepcji. Ja przepraszam, tak czasami głośno myślę i wtedy zmieniam koncepcję w trakcie. Myślę, że to kliknięcie piłki będzie ok. Czyli uwaga, jeżeli kliknę, to chcę, żeby ona się toczyła. No, musi się toczyć w lewą stronę, tak? Czyli nie dość, że się porusza, to jeszcze w lewo, to się jeszcze obraca. Jak zapewne pamiętacie, jak wspominałam na początku. Dobra, czyli zobaczmy w ogóle, jak ta piłka się będzie poruszać, tylko ja muszę jeszcze kliknąć, prawda? O, teraz jest, tak? Ja ją powiększę. Zobaczcie, ona naturalnie się toczy. Duża jest połowa sukcesu. Wchodzę do projektu, więc to jest moja piłka. Co będzie robił kot? Zatrzymam na chwilę. Mój kot w momencie uruchomienia zielonej flagi chcę, żeby zaczął się poruszać w prawą stronę, czyli w przeciwną niż toczy się piłka. I niech się porusza cały czas. OK. I teraz w momencie, uwaga, kiedy dotknę mojego kotka, to chcę, żeby on przeskoczył piłkę. Wchodzę w kategorię niebieską i uwaga, podskok jest tutaj. Włączę jeszcze sobie krateczki, żebyście zobaczyli, że jak skoczy o 2, no to myślę, że będzie ok, przeskoczy piłkę. Dla pewności dałabym skok na poziom 3, czyli o 3 kratki. I tylko w momencie, jak dotknie. No to na razie spróbujmy ten projekcik. Dobra. I skaczemy.
Jest, udało mi się. Tam się napotkały na... Okej. I się napotykają. Zobaczcie, dlaczego tak się robi? Ponieważ prędkość mojej piłki i mojego kota jest dokładnie taka sama, ona się nigdy nie zmienia, więc trudno jakby to przewidzieć. Ale my możemy to zmienić. Jak to zrobić? Kot niech sobie idzie swoim tokiem, swoim marszem, czyli niech maszeruje w tym samym tempie, ale zmieni piłkę. Niech ona się toczy raz szybciej, raz wolniej. To już dzisiaj też robiliśmy. To zobaczcie, odsuwam sobie, bo tu będę potrzebowała więcej miejsca. Wchodzę w kategorię pomarańczową. Wyciągam ruch. No i wybieram sobie, na niech będzie pierwszy. Co robię dalej? Dalej sobie, popatrzcie, gdzie wrzucam kolejny. Och, przesunął mi się. Drugą prędkość. I po tej drugiej prędkości muszę znowu dołożyć strzałkę w lewo. Dobra. I znowu trzeci, bo mam trzy prędkości. Czemu nie? Proszę bardzo. Trzy prędkości. Najszybsza i znowu. I w sumie zobaczcie, można by to było przetestować, ale to na razie będzie wyglądało, że robi po jednym kroczku z różną prędkością, co może powodować trochę zarywanie projektu. Dlatego nie, te jedynki pozmieniajmy na jakieś liczby do 10, czyli na przykład tu piątka. I znowu przypadkowo, tu dziewiątka, a tu dam na przykład czwórka. Dzięki temu, dzięki tym zmianom prędkości, nasza piłka będzie również trochę bardziej nieprzewidywalna. Tym samym projekt będzie ciekawszy. No i zobaczmy, jak to wygląda. No, ja dotykam... Okej. Mam wrażenie, że... Tak nie do końca ta moja piłka zmienia, chociaż czasami zmienia, faktycznie. Czasami przyspiesza. O, przyspiesza. Słuchajcie, być może i już zmieniła swoją pozycję trochę w stosunku do kota. Być może fajnie by było, gdyby jeszcze spróbować zmienić te parametry, które wpisywaliśmy przed chwilą. No i super, i zupełnie fajnie projekcik działa. Dołożymy tylko jeszcze jedną rzecz. Chciałabym po prostu w momencie stykania się piłki z kotem, żeby był dźwięk pop. Na razie tylko później możecie z dzieciakami generować co chcecie. Pytanie, gdzie mogę dołożyć stykanie się postaci? Tak naprawdę w tym momencie nie ma znaczenia, czy będzie to kot, czy piłka. Więc chyba kot ma mniej skryptów w sobie. Ma już dotykanie na podskok, natomiast nie ma dotykania się dwóch postaci. Widzicie? Jeszcze raz przypominam, że to dotykanie się dwóch postaci oznacza dwóch dowolnych na ekranie. Jeżeli byłoby ich pięć i dwa dowolne by się spotkały, to również by zagrał dźwięk pop. I wejdźmy w dźwięk. Dołóżmy na razie pop bez nagrywania niczego. No. Okej. I słuchajcie, możemy jeszcze sobie dodać tło, a co będzie bardziej, po czym możemy biegać. Mamy chyba jakieś boisko. A czemu nie? Proszę bardzo. Nie wiem, czy będzie słyszalny. Postaram się przeskoczyć. Nie zdążyłam przeskoczyć. Patrzcie, nie zdążyłam przeskoczyć. Muszę uruchomić moją piłkę i zobaczcie. A! Patrzcie. Kot mi przestał działać. Czy ja coś odłączyłam? Nie, działa. Jest, teraz mi się udało. Słuchajcie, jak to stresuje, jak człowiekowi się nie udaje. Masakra! A co dopiero dziecku? Okej. Jest! Udało się. Super. Dobra, zatrzymuję, bo już się zdenerwowałam. Słuchajcie. Okej. Jola, dziękuję bardzo. To jeszcze nie wszystko spokojnie. Słuchajcie. Zapiszmy sobie ten projekt. Napiszmy...
jak sobie napiszemy. Skok przez piłkę, tak żeby się kojarzyło znowu. O. No nie. Momencik. No i widzicie, i teraz zrobiłam chochlika sobie. I jeszcze raz. Ale słuchajcie, to może dobry... Jola, okej, to teraz słuchajcie, to jest może dobry moment, bo przed chwilą sobie zrobiłam chochlika. Mam nadzieję, że u Was macie zapisane. Wchodzę na razie do mojej prezentacji. Mam nadzieję, że tamten projekt jest zapisany, jak nie, to zaraz, bo będę musiała uruchomić jeszcze raz mój tablet wirtualny. Ale to jest bardzo dobry moment, bo słuchajcie, mamy 18:45. W związku z powyższym proponuję 15 minut przerwy. Celinka zapisane wyszło, super. Ale po przerwie obiecuję, że jeszcze wrócę i pokażę Wam ten projekt. A na razie, słuchajcie, proponuję 15 minut przerwy do 19, tak żeby łatwo było zapamiętać. Czy akceptujecie? Jola, dzięki za przerwę. W związku z tym rozumiem, że przerwa jest niezbędna. Słuchajcie, na te małe i duże potrzeby, jakie tutaj piszemy sobie 19. O, ja nie wiedziałam, że tak ucieszycie na przerwę. Dobra, ale słuchajcie, to ja już nic nie gadam. W takim razie wygaszam mój ekran na chwilę, wyłączam swój dźwięk. No i wychodzę z pokoju, wy też nie wychodźcie. Po prostu wracacie o 19 z czym tylko tam chcecie, z kawą, herbatą, z kolacją i takimi różnymi innymi rzeczami. Do usłyszenia i do zobaczenia. Czekam na Was.
Halo, halo. Halo, już powinno być widać i słychać. Super pytanie, czy mnie widać i słychać? Dziewczyny, już musiałam się przełączyć z drugą, bo moja... Już okej, okay, dobra, fajnie. Myślę, że teraz będzie okej. Okay. Zmieniłam sieć i powinniśmy spokojnie... Wyśmienicie, super. Fantastycznie. Dobra, i myślę, że teraz spokojniutko będziemy mogli kontynuować. Ja jeszcze będę musiała udostępnić już mój pulpit. Czekajcie chwileczkę. Zaraz wszystko wróci do normy. Okej. To już powinno być. Dobra. Tu mamy, super. Tu mamy na razie. Przerywa połączenie. Okej. Może chwilowo przerywać, ponieważ powiem szczerze, że troszeczkę mieszam. Ale tylko troszeczkę. Dobra, świetnie. Dziewczyny, witam Was po przerwie. Mam nadzieję, że wszystko ogarnięte i wszystko już przygotowane na kolację oczywiście. A my wracamy do naszego projektu, naszej zabawy. Zostało niewiele czasu do godziny 20, więc spróbujmy jeszcze coś fajnego wygenerować. Jak się domyślacie, jak pamiętacie, mój tablet chwilowo się wyłączył, więc ja uruchamiam jeszcze raz Slacka i pytanie, czy ktoś potrzebuje zajrzeć jeszcze do naszego ostatniego projektu, czyli hop przez piłkę. Czy ktoś potrzebuje zajrzeć do tego projekciku? Niech napisze. Tu jest OK. A jak nie, to idziemy dalej. Nikt na razie nie pisze, czyli rozumie, że jest jasne. Dobra, to słuchajcie, zaczynam nowy projekcik. Wiecie, odruchowo klikam po moim ekranie, który nie jest dotykowy i się dziwię, dlaczego mi nie działa. Dobra, słuchajcie, mamy nowy projekcik i nową zabawę i tak sobie pomyślałam, że teraz zabawa przyda nam się dydaktycznie na zajęciach. Znowu bardzo prosty projekcik na zasadzie prawda-fałsz. Czyli możecie przygotować sobie na zajęcia pytania w stylu. Marzec to czwarty miesiąc w roku. Jeżeli dzieciaki uważają, że tak, to powinny zasygnalizować to zielonym kolorem. Tak mi się kojarzy. A jeżeli dzieciaki uważają, że jest to fałsz, to powinny chyba zasygnalizować w czerwonym kolorze. I na pewno bliska Wam jest zapewne jakieś tam elementy, na pewno metody OK-a, czyli ocenienia kształtującego i metody świateł, tak? Czerwony kompletnie nie wiem nic, żółty mniej więcej, zielony wszystko wiem OK. No i tak sobie pomyślałam, że tablet to jest idealne urządzenie do wykorzystania właśnie do takiego projektu, więc słuchajcie, zostawiam sobie mojego kotka, ale chciałabym, żeby ten mój kotek był w trzech kolorach. Pomarańczowy, czyli na razie zaczynał projekt, ale chciałabym mieć czerwonego i zielonego. No to uwaga, co robimy? Kopiujemy. I teraz wchodzę na drugiego kotka, wybieram pędzel, wybieram sobie wiadereczko i chcę go pomalować na zielono. Uwaga, starajcie się nie trafić w linię. A jak traficie, to cofamy w lewym górnym rogu. I teraz obojętnie, którego skopiuję, bo chcę mieć czerwonego kotka. Czyli znowu pędzelek. Czerwony kolor i go zmieniam na czerwonego.
okej. Okay. Mam 3 koty i właściwie dobrze byłoby, słuchajcie, żeby je nasunąć idealnie na siebie, jeżeli jesteście w stanie to zrobić. No, u mnie mniej więcej. Ale chodzi o to, żeby one były w jednym miejscu. Dobra. Jeden na drugi. Nieważne, który pierwszy, który ostatni. Podglądam, czy mnie słychać. Halo, coś się zawiesiło? A... Halo, halo, dajcie znać. Ekran się zawiesił. Ale to nic. Nie musicie mnie słychać, jest ok. Dobra. Po programie. Ok. Jak przestanę być widoczna, to nie szkodzi. Ważne, że słychać. No to mamy trzy kotki i one będą się pokazywać w zależności od tego, czy prawda, czy fałsz. Ok, to teraz potrzebuję jeszcze, słuchajcie, nasz tablet będzie działał, ja tu może pożyczę sobie jakąś książkę od mojej, o jest, proszę bardzo, tytusik, niech to będzie mój tablecik, nie wiem, czy widzicie mnie? Ja tu jeszcze coś z tą kamerką muszę zrobić. U mnie się wideo zacięło, jest w top klatce, ale mówicie, że mnie widzicie. No to jest niewiarygodne. Dobra, słuchajcie. Patrzę, czy dałoby się tu coś, czekajcie, odświeżyć. Dobra. Ale jak widzicie, to dobrze. Słuchajcie, chodzi o to, że ja trzymając tablecik mogę klikać raz prawą, raz lewą stronę i decydować się prawda i fałsz, tak? Czyli żeby było mi tak wygodnie, to w związku z powyższym muszę sobie wygenerować dwa prostokąty, jeden czerwony, drugi zielony, więc uwaga, klikam nowy obiekt i wybieram pusty, zupełnie pusty, wchodzę w pędzel. I teraz, słuchajcie, wybieram przyrząd do malowania. Jeden chcę mieć zielony, więc mogę w ogóle od razu na zielono malować. To ma być pionowy prostokąt. Pionowy. Oczywiście chcę, żeby był pełny w środeczku. Czyli dokładnie coś takiego. Zatwierdzam. I teraz, zobaczcie, mogę go sobie nawet powiększyć. I chodzi o to, żeby tutaj po jednej stronie łatwo mi było go ręką dotykać. Jak będzie tryb pełnoekranowy. Potrzebuję drugi taki sam czerwony, więc wystarczy, że go skopiujemy i drugi poprawiamy na czerwono. Wchodzę w pędzelek. Czerwony jest i czerwony leci na drugą stronę. Ok, dobra. No to teraz musimy skrypty skonstruować. Więc uwaga, na początku powinien się pojawiać pomarańcz i on powinien być widoczny, natomiast zielony i czerwony ma być schowany. Czyli wchodzę sobie w zielonego, zbieram zieloną flagę i robię polecenie ukryj w fioletowym kolorze. To samo ma być w czerwonym, czyli uwaga, można kopiuję ładnie. Ok. Czyli zaglądam do czerwonego, wszystko jest. Uruchamiam zieloną flagę i winnam na razie widzieć pomarańczowego. Super i o to chodzi. Teraz zaczyna się zabawa, czyli w momencie, kiedy wchodzę na prostokąt zielony i w momencie, kiedy kliknę sobie na zielony prostokąt, to chciałabym, żeby pomarańczowy kot zniknął, a pojawił się zielony. Czyli uwaga, wchodzę w kategorię żółtą, kiedy dotykam, to chcę nadać informację. Żeby łatwo skojarzyć, to skoro jestem w zielonym, to nadaję zieloną. Kto odbiera zielony? Uwaga, zielony odbiera zielony kot. Jeżeli odbierzesz zieloną informację, to pokaż się, czyli w kolorze fioletowym. Pokaż się, ale nie tylko
Bo pomarańczowy kocie, kiedy ty otrzymasz informację zieloną, to proszę, ukryj się. Ok. Słuchajcie, i prawie byłoby dobrze, ale przecież może dojść do takiej sytuacji, że właśnie przed chwilą pojawił się nam kot czerwony, bo tak zadecydowaliśmy, że coś, co było wypowiedziane przez nauczyciela, jest fałszem. I teraz, jeżeli ja znowu nacisnę, to mam informację. Pomarańczowy się ukryj, zielony się pokaż, ale jak ten czerwony będzie stał na scenie i jak ja mu nie dam informacji, że halo, teraz zielony, to on się nie ukryje i będą podwójne koty. Więc uwaga, to ukrywanie, które mam w tym pomarańczowym, kopiujemy również do, uwaga, do czerwonego. Wchodzę do czerwonego i zobaczcie, czerwony ma informację, również pojawi zielony, to jego ma być nie widać. No dobra, no to mamy zielony załatwiony, wchodzimy w czerwony. W czerwony, jeżeli dotykam, to muszę nadać informację czerwoną. Kto odbiera czerwone? Na pewno czerwony odbiera kot. I teraz, jeżeli jest czerwona, no to ja się muszę pokazać. Teraz pytanie to w zielonym kocie. Jak zielony otrzyma informację, jest na scenie czerwony, to on sam powinien się ukryć. Ale przecież jeszcze gdyby było tak, że to pomarańczowy jest jako pierwszy na tej scenie, to on również w momencie otrzymania koloru czerwonego powinien się ukryć. I popatrzcie, jakie proste skrypty. Bazujemy cały czas na tych samych bloczkach, a zabawa przednia. I teraz przetestujmy. Uwaga, powiększam, uruchamiam. Dobra, widać pomarańczowego. Trzymam sobie w ręku tablet. Wyobrażacie sobie, ja mojego nie mogę ruszyć, bo jest zdjęta na bardzo krótkim kablu. No i teraz, kochani, uwaga, pytanie. Aga, dobra, jak coś trzeba powtórzyć, jeszcze raz poczekaj, zanim to jeszcze wrócę, Agnieszko. Czy jeszcze raz spróbujmy zweryfikować, co jest w odpowiednich bloczkach i sprawdźmy, czy wszystko macie. Pomarańczowy kot. Zobaczcie, co ma kot pomarańczowy w sobie. Weryfikujemy. Przepraszam, po przerwie naładowałam akumulatory i przez... Teraz, uwaga, wchodzę w zielony. Te skrypty ma zielony kot. Czyli zielona flaga ukryj, zielony pokaż, czerwony ukryj. Teraz wchodzę w czerwony. Co ma czerwony? Zielona flaga ukryj. Zielona koperta ukryj, ale czerwona pokaż. Następny bloczek. Prostokąt zielony. Prostokąt zielony ma tylko dotykanie i nadawanie informacji zielonej. Nic więcej. Jak się domyślacie, czerwony ma tylko nadawanie informacji czerwonej. Agnieszka, pytanie, czy jest? I pytanie też do, czy to mamy? Jest, super. No to uwaga, testujemy. Uruchamiam tryb pełnoekranowy, uruchamiam zieloną flagę. I pytanie, o rany. Tydzień ma 8 dni. Prawda czy fałsz? Ta-dam! Chyba dobrze powiedziałam. No to kolejne pytanie. Jak coś, podsuwajcie mi pytania, dobra? Godzina ma 24 minuty. Fałsz. No mogę jeszcze raz, ale tu się nic nie zmieni. No to godzina ma 60 minut. Prawda? Jest. I teraz można wziąć tablet i pokazać, odwrócić i pokazać nauczycielowi, czyli Wam, jak odpowiedziały grupy na przykład, tak?
tam, gdzie jest problem, to wyjaśnia się. Jeżeli wszyscy wiedzą, to idziemy dalej. 8 to liczba parzysta. I teraz uwaga, zrobiłam błąd. Na przykład można by tu było jeszcze wygenerować jakieś dźwięki, chociaż to nie będzie takie proste. Ale oczywiście, że 8 jest liczbą parzystą. Świetnie. No, uruchamiaj się. Dobrze, kliknęłam zielony. Jeszcze jakieś pytanie? Jeszcze jedno pytanie z kategorii trudnych, poproszę. No, macie jeszcze jakieś? Rok ma 365 lub 366 dni. Okej, czyli mam prawdę, tak? Czyli ja tutaj nie muszę nic zmieniać, jest prawda, zielony zostaje dalej zielony. Kliknęłam na zielony i zielony zostaje. Wynik dodawania to różnica. Ta-dam! Jestem matematykiem, nie uda się. Oczywiście, że nie różnica, tylko suma. Super. I popatrzcie, popatrzcie, jaka prosta aplikacja, bardzo prosta konstrukcja do wykonania jak najbardziej przez dzieciaków na tablecie, a potem zabawa na wielu płaszczyznach. Mało tego, takie pytania mogą sobie grupy nawzajem zadawać. Czyli jeżeli macie 3 tablety i macie 3 grupy, to możecie ustalić kierunek poruszania się, kierunek kolejki i każda grupa zadaje kolejnej albo dwóm pozostałym. Nie dość, że jeszcze muszą wykombinować to pytanie, to jeszcze przy tym muszą dobrze umieć odpowiedzieć, więc to jest naprawdę fajny, ciekawy pomysł na różne lekcje. Często na lekcje powtórzeniowe, dlaczego nie, prawda? Macie jakąś lekcję powtórzeniową i bardzo szybko weryfikujecie, czy wiedzą to, czy też tego nie wiedzą. Dobra, słuchajcie, pora zapisać, bo ja nie zapisałam. Ja sobie zapiszę prawda, fałsz. Czy tak, nie, będzie mi krócej. Idę na łatwiznę. Patrzcie, coś mi nie chce pisać. A, z klawiaturki, dobra. Zaklikam. Zapisany. Super, macie zapisane, dziewczyny? Kto robi zdjęcie, to niech sobie kliknie zdjęcie. Ja pokażę jeszcze raz zdjęcie chociażby jednego z słów. Skrypt jest banalny, naprawdę. Dobra. Słuchajcie, mam nadzieję, że wszystko jest ok, czyli możemy podążać dalej. Czas nam coraz szybciej płynie, przynajmniej mnie. No to uwaga, zaczynamy nowy projekt, domeczek. Teraz tak podglądam na mojej ściągawce, który projekt, bo już widzę, że nie wszystkie będę w stanie z Wami wygenerować. I tak sobie myślę. Taki fajny, o właśnie, fajny projekt z kolorami, z wykorzystaniem nagrań i mówię tutaj na przykład o języku angielskim. Czy ktoś z Was uczy języka angielskiego może? Jeżeli nie, to jakby to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podesłać coś takiego anglistom. I jeżeli też nie, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby za chwilę to spróbować przegenerować na inny sposób. Czyli kolejny projekt, który można byłoby przełożyć wnioski niekoniecznie na język angielski. No dobra, ale spróbujmy. Mam taki zamysł, żeby na górze ustawić sobie, na razie się ograniczę może do 3, dobrze? Bo to znowu chodzi o metodę, a potem możecie sobie generować więcej. Mam zamysł nauki 3 kolorów w języku angielskim i mało tego, chcę dzieciaki po odsłuchaniu tego koloru przypasowały odpowiedni z nich, ale żeby nasza aplikacja jednocześnie sprawdzała, czy jest to prawda. Myślę, że da się tu spokojnie wygenerować. No to spróbujmy. Słuchajcie, nie chcę kota, usuwam go. Będzie mi tutaj zawadzał tylko na przestrzeni. Wchodzę sobie w plusik, nowy przedmiot.
to słuchajcie, potrzebuję przedmiot czy postać, która jest w miarę jednokolorowa. O, popatrzcie. Jabłko. Jabłko jest takie ok, chociaż słońce też można, patrzę, tutaj wykorzystać. A ja wygeneruję jabłko. Słuchajcie, wybieramy jabłuszko, ale wybieramy pędzelek, bo ja najpierw chcę szare jabłuszko. Szare. Malujemy sobie szare jabłuszko. Możemy sobie zostawić kontury. One mi nie przeszkadzają, chociaż je też da radę zamalować, ale wtedy wszystko się ze sobą zlewa. Więc zostawmy takie szare jabłuszko. Niech to będzie, że tak powiem, bez koloru. I mam takie szare jabłuszko i chciałabym takich szarych jabłuszek 3. Pierwsze. I już wybieram sobie drugie. I znowu, słuchajcie, dobrze byłoby je znowu nazywać, dobra? Bo wtedy z dzieciakami łatwiej nam tutaj. No, dwójeczka. O, teraz się nie chcesz kasować. Dwójeczka. I trzecie szare jabłuszko. O, no, chyba muszę to na moim tablecie, bo już mój komputer wchodzę. Rozmieszczam sobie tak, tak jak widzicie, na w jednej płaszczyźnie, w jednej linii. Okej. I teraz słuchajcie, mam 3 jabłuszka. I teraz chcę, żeby po naciśnięciu one mówiły odpowiednie kolory. Tak? Chodzi mi w języku angielskim. Czyli uwaga, wchodzę sobie do pierwszego, wchodzę sobie do kategorii, nagrywam i na przykład niech to będzie kolor czerwony, czyli red. Red. Ok, zatwierdzam. I w momencie, uwaga, kiedy dotykam, mówi mi to, co nagrałam. To samo analogicznie robimy z dwójką i z trójką, przy czym wchodzę do dwójeczki. Zobaczcie, i to jest ciekawe, ponieważ nie już pojawiło. Dlaczego? Dlatego, że komputer pamięta, jakby aplikacja pamięta, że to są kopie. I to się pojawiło, ale jak dołożymy za chwilę następną postać, to już tego nie będzie. Więc w sumie to może zostać, tym razem nie usuwajmy, żeby zapamiętać, że jest taka możliwość. Wybieram drugi mikrofon i teraz drugójka, co może być? Zielona, czyli green. Green. Ok, zatwierdza. Jest dwójeczka. Zobaczcie w jedynce, że też jest dwójeczka. Wchodzę do trójeczki, a w trójeczce co będzie? Blue, może niebieski, ok? Blue. No, trochę za długo przeciągałam, ale dobra, jest. No to jeszcze raz, powolutku. W jedynce, kiedy dotykam, to jest jeden, nagranie jeden. W dwójeczce, kiedy dotykam, powinno być nagranie dwa. I w trójeczce, kiedy dotykam, powinno być nagranie 3. Ok, i na razie tylko tyle. Uruchamiam i klikam. Green, blue, red, red, green. Mam nadzieję, że były słyszalne. No to teraz pora, żeby pod spodem znalazły się właśnie te 3 kolory, które będziemy dopasowywać. Dobrze jest je pomieszać, żeby nie były w tej samej kolejności, jak odczytywane te na górze. Czyli uwaga, słuchajcie, ja nie kopiuję, tylko ja sobie załaduję to gotowe jabłuszko czerwone, bo chcę, żebyście zobaczyli różnicę. Ładuję jabłuszko. Jest. 2, 3. No bo to jest jakby nowy obiekt. On tego nie kopiuje automatycznie. No dobra, no to mam czerwone. Na razie tylko nic nie robi. I teraz sobie kopiuję czerwone
I czerwone zamieniam na jakie? Tam powinnam mieć zielone chyba, tak? A, tak, zielone miałam. Chodzi tylko o zamalowanie. Dobra. I jeszcze raz sobie kopiuję. Bo teraz muszę mieć niebieskie. No ciekawe, niebieskie jabłko. A, no dobra. Jest niebieskie. Dobra, mam trzy kolory na dole, one mają być w jakiś tam losowy sposób nieułożone według kolorów, bo my je będziemy dopasowywać. Polecenie ucznia jest następujące, popatrzcie. Kiedy uruchomię zieloną flagę, wyklikać pierwsze jabłko i usłyszeć, co tam mówi. Red. I teraz powinnam przetłumaczyć sobie, dobra, czerwony, to moje czerwone jabłko powinnam sobie przenieść na to jabłuszko. Ale zobaczcie, no jak ja przenoszę na to jabłuszko, to się nic nie dzieje, czyli jakby ja dalej nie wiem, czy ja mam dobre rozwiązanie. A chodzi mi tutaj o sprawdzenie, czy to jest poprawna odpowiedź. I teraz co z tym zrobimy? Wracamy do projektu, do edytowania. No i może zacznijmy od tego czerwonego jabłka. I teraz uwaga. Kiedy czerwone jabłko... Ja jeszcze raz sobie uruchomię to pierwsze czerwone? Red. Red. Pierwsze było czerwone. Ta zabawa właściwie też fajnie, słuchajnie ci działa, kiedy jedna grupa przygotowywuje taką zabawę dla tej drugiej grupy. Bo kiedy my tworzymy, to wiemy, które z którym połączyć i to jest dla nas proste. Ale chodzi o to, żeby przygotować dla innej grupy, a tamta grupa nie wie, czyli musi się postarać, żeby to rozwiązać. No dobra, no to co robimy w czerwonym jabłku? Czerwone jabłko, wchodzimy w kategorię żółtą. Chciałabym, żeby w momencie, kiedy dotyka inną postać, i teraz znowu podkreślam, obojętnie którą, żeby nadała kopertę czerwoną. I teraz, kto tą czerwoną kopertę ma odebrać? Tylko jedno z tych jabłek na górze, a mianowicie pierwsze. I teraz, kiedy otrzymuję czerwoną kopertę, to znaczy, że to jest to samo jabłko, to co ono mogło realizować nam, że to jest dobre rozwiązanie? No popatrzcie, wejdźmy sobie w kategorię pomarańczową, nie wiem, czy... Tutaj korzystaliście z takiego bloczka, który oznacza powtórzenia. Czwórkę, jak się domyślacie, jak kliknę na nią, można zmienić, ale mnie tu ta czwórka dobrze odpowiada. I teraz zobaczcie, jak zasygnalizować, że to jest dobre rozwiązanie. Wejdźmy w wygląd, czyli nowy kolor. Prostym rozwiązaniem jest powiększenie czegoś i pomniejszenie. Dla pewności, jak to jabłko zacznie pulsować, można jeszcze dać bloczek, wróć do pozycji początkowej, czyli do wielkości początkowej. I teraz mam nadzieję, że kto ma tablet, to ma zrobione, kto nie ma, może pstryknąć zdjęcie, a ja Wam pokażę, na jakiej zasadzie to wchodzę sobie w duży ekran, uruchamiam zieloną flagę i teraz uwaga. Red. No dobra, no to ja sobie wybieram i teraz wiem, że to będzie to jabłko, czyli jeżeli najeżdżam, zobaczcie, co się stało, to jabłko drugie pulsuje. I to jest informacja dla mnie, że to jest dobre rozwiązanie. Ale przecież mogę popełnić błąd. I teraz zobaczcie, co się stanie, jak tym moim jabłkiem dotknę jakiekolwiek inne, na przykład trzecie. Zobaczcie, dotykam trzecie, o właśnie, i teraz zobaczcie, co się dzieje. Pulsuje pierwsze. I to jest dla mnie informacja. Błąd to nie jest dobre rozwiązanie. Twoje poprawne rozwiązanie znajduje się przy jedynce. Czyli powinnaś tutaj wrócić. I teraz zobaczcie, jak ja przesunęłam jabłko i położyłam je dalej, w tym momencie jabłka się nie dotykają, więc to przestaje pulsować. Ono będzie pulsowało tylko wtedy, jak to dotknie. Przykład środkowego będzie mnie informowało, to też nie jest dobre rozwiązanie, bo to właściwe jest pierwsze. Ostatniego to też nie jest dobre, bo to właściwie jest pierwsze. Czyli jeżeli czerwone położę na czerwonym,
to będzie pulsowało. I to ma pulsować dokładnie jabłko w tle, czyli przy czerwonym jak pulsuje to drugie, to znaczy, że to jest poprawne rozwiązanie. Ale ja to przesunę jeszcze na dół i sprawdźmy, wrócę do edycji, spróbujmy to teraz przekopiować do pozostałych i sprawdźmy, jak to będzie działać w zespole, czyli kiedy będę chciała trzy odpowiedzi uwzględnić. No to uwaga, wchodzę sobie, a może ja to skopiuję, słuchajcie, wejdźmy w czerwone i co robimy? Kopiuję ten skrypt do zielonego i do niebieskiego. Co poprawiam, jak się domyślacie? W zielonym wybiorę sobie zieloną kopertę, a w niebieskim wybiorę sobie kopertę niebieską. Dobra. Teraz się jeszcze upewnię. Pierwsze jest czerwone, drugie? No, coś mi się zawiesiło? Jeszcze raz? Patrzcie, nie działa albo nie przypięłam. Nie, przypięłam. Och. Mam nadzieję, że się znowu nie wiesza. Słuchajcie, uwaga, zapisujemy, bo u mnie zaczyna powoli szwankować i żeby mi nie uciekło. Jak to napiszemy? Kolory? Kolory. Kolory. Zatwierdzam. Sprawdźmy. Powiększę sobie. Patrzcie, coś zaczyna mi... Przegrzał się. Przegrzał się. Słuchajcie. Drugi był chyba zielony. Spróbujmy to zrobić, a ostatni był, wydaje mi się, że niebieski. Czyli dla dwójki spróbujmy zrobić zielony. Ale co robię? Uwaga, wchodzę do jedynki. Słuchajcie, ja skonstruuję i jeszcze raz zapiszę, ale widzę, że coraz wolniej, nie wiem, czy teraz mi się nie wyłączy, albo ja go wyłączę po prostu samodzielnie. Popatrzcie, wyłączyłam i jeszcze raz szybko wchodzę. Okej. Zaraz wejdę w mój projekt. Dajcie znać, czy słychać dziewczyny cały czas, bo nie mam od Was odzewu. Wchodzę w jabłuszka. Ok. Myślę, że jest dobrze. Nie chcę usuwać Cię. Dobrze. O. Blue, dobra, czyli wszystko działa. Musiałam po prostu zresetować mojego juniora. Okej, okay, no to w takim razie wchodzę do pierwszego jabłka i zobaczcie, cały ten skrypt z kopertą, ten drugi calutki, chwytam za pierwszy bloczek, kopiuję do dwójeczki i od razu kopiuję do trójeczki. No. O, chyba udało mi się. Przy czym uwaga, w dwójeczce to było green. To wybieram zieloną kopertę. Niczego innego nie zmieniam. To zostaje mi. To jabłko też będzie pulsować, ale na kolor zielony. I w trójeczce zmieniam tylko na niebieski. I tylko tyle, nic więcej. I teraz spróbuję przetestować mój projekt. Popatrzcie. I teraz na przykład klikam drugie jabłko. Green. I teraz muszę szukać green. No to ja biorę green. Zobaczcie. O-o. I zobaczcie, że zielony pokazuje mi, że to nie jest to jabłko niebieski. Że niebieski jest zupełnie gdzie indziej. No to halo, wracam. Jeszcze raz green, tak? Dobra, no to przypuszczanie to będzie green.
Sprawdzam. Jest, to znaczy, że idealnie połączyło się w pary. Sprawdzam trzecie. Blue. Blue. Spróbujmy blue. Skoro pod moim czerwonym jabłko nie pulsuje, to znaczy, że jest błąd. Ono jest tam dalej. To jeszcze raz. To może to jest blue. Jest, zobaczcie, dwa mi pulsują, czyli zgodziło się, że działa. No i trzeci kliknę. Red. Red. No przecież ostatnie rozwiązanie, to przypuszczanie jest dokładnie to samo. I teraz, kiedy mam trzy kolory i trzy kolory będące cieniami pulsują, to jest informacja dla mnie, że sprawdzone. I że to powinno być dokładnie, dokładnie tak. Okej, słuchajcie, pytanie, jak to ma przełożyć, skoro nie uczycie języka angielskiego i jakie ewentualnie pary można byłoby robić? Ja już sobie myślę, że na tych jabłuszkach można na przykład wygenerować dowolne litery, dowolne cyfry, dowolne liczby, dowolne znaki, bo przecież można je graficznie poprawić. I tak sobie myślę, nie wiem, no na przykład pierwszy może oznaczać parzyste albo o, sylaby, no pięknie. Albo pierwsze mogą oznaczać liczby... A liczby mniejsze od 10, drugie mogą być 10, 20, a trzecie mogą być większe od 30. Tabliczka mnożenia, no fantastycznie. Fantastycznie. Słuchajcie, kolory, tak sobie pomyślałam, że moglibyście na tych szarych napisać na przykład te przedziały liczbowe, zielone, a te kolory, które macie, możecie zakodować za pomocą waszych bloczków do maty. Na macie macie mnóstwo kolorów, więc wystarczy je na tablicy ułożyć i przy danym kolorze napisać, powiedzmy, zakres jakichś liczb, tak? I teraz, kiedy mówicie 2 razy 7, to dziecko odpowiedni kolor powinno przesunąć do odpowiedniego poziomu. Może to też jest jakieś rozwiązanie, tak sobie teraz szybko pomyślałam. Jasne, czyli znowu możliwości jest bardzo dużo. Super, słuchajcie, no jeszcze raz sprawdzam, czy się zapisało. Kolory, zatwierdzam. Super. Dobra. No i generujemy następny projekcik. Zostało nam jeszcze troszkę minut, więc myślę, że coś jeszcze jesteśmy w stanie tutaj wykombinować. Już mam kolejny pomysł. Wybieramy domek. I nowy projekcik. Klik. O, znowu klikam na mój komputer. Słuchajcie, ten projekcik będzie krótki, ale to będzie coś na zasadzie koła fortuny. Usuwam mojego kota, nie chcę go. Natomiast ładuję nową postać. I uwaga, tam w tych postaciach macie taką fajną żmijkę. To a propos, słuchajcie, tego pytona, który gdzieś tam pod Warszawą krąży. Ja teraz gdziekolwiek jestem, to się oglądam. Strasznie nie lubię węży i mnie to przeraża. Mam nadzieję, że go szybko znajdą. Agnieszka, nie śmiej się, ale ja mówię całkiem poważnie. Miałam powiedzieć, że jak wchodzę, to dźwigam ostrożnie klapę. Dokładnie tak. O, aż mi ciarki przechodzą, słuchajcie. Jeszcze jak sobie pomyślę o takim wielkim gadzie, matko. Dobra. Słuchajcie, a propos węży, mamy tu takie węża fajnego, przyjemnego, wiele milszego. Wybieramy go. I teraz zobaczcie, mamy węża i myślę, że aż się przy nim obracać. Jak, nie wiem, jak zauważyliście zapewne, ale środek obrotu postaci jest z reguły gdzieś tam na środku całego obiektu, czyli w przypadku naszego węża środek gdzieś będzie, właściwie to jak włączę kratki, zobaczcie, to ja widzę teraz, gdzie jest punkt, według którego on się będzie obracał, widzicie? To jest ten kwadracik i każda postać ma swój kwadracik, wokół którego się obraca. Więc aż się prosi, żeby mój wąż cały czas się zaczął obracać.
w dowolnym kierunku, a kiedy na niego kliknę, zatrzyma się. A jak się zatrzyma, to wylosuje nam coś, co zaraz dorobimy tutaj dookoła. Czyli słuchajcie, wybieramy sobie tak, kiedy zielona flaga, to ty się nam obracaj tu. Kierunek nie ma znaczenia, jak tylko chcecie przemycić godziny, zegar, czyli ruch wskazówek zegara na przykład, niech będą w tą stronę. Obracam się i znowu cały czas. Ale słuchajcie, można czasami zmyłkę zrobić i znowu chcecie się pobawić taką pseudolosowość, to możecie spowodować, że wąż się obróci ileś tam razy na przykład w prawo, a potem zacznie w lewo. I znowu możecie dać, ja na razie zostawię tak. No i druga informacja, że kiedy dotykam węża, i teraz uwaga, wąż ma się zatrzymać, czyli ma zatrzymać ten skrypt tutaj. Widzicie? Ma zatrzymać to. I mamy na to metodę i jest na to sposób. I jest na to w pomarańczowej kategorii taka tajemnicza łapka. Wybaczcie. I ta łapka oznacza owszem stop, bo tak się też kojarzy, ale ona zatrzymuje wszystko to, co się znajduje poza nią. Gdybyśmy tutaj, nie wiem, dopięli sobie jakiś dźwięk, to ten dźwięk byłby odtwarzalny, a zatrzymałaby się tylko ten obrót. I teraz zobaczcie, czy faktycznie tak zadziała. Już się obraca, więc ja na niego klikam. Jest, trzymał się. I teraz możemy się umówić, że wąż może lozować na przykład językiem, tak? Ma tam język wysunięty, więc tam, gdzie język wskazuje pole, tam będzie losował mi jakąś przedział, jakąś rzecz na przykład. Ale równie dobrze możemy, słuchajcie, spowodować dwie kategorie, że wąż językiem coś wylosuje, ale i ogonem. I to jest dobry pomysł, popatrzcie. A teraz spróbujmy mu właśnie zrobić tło tego naszego koła fortuny. Wejdźmy sobie, słuchajcie, tym razem w kategorię tła. Tła, dobra? Zrobimy mu to. A specjalnie wybrałam tło, ponieważ tłem, jak się domyślacie, wybieram pędzel, tłem nie można ruszać. Czyli tło będzie bezpieczne i jak dzieciaki klikną, nie przesuną go w inne miejsce. I zrobimy sobie, popatrzcie, zrobię sobie dwa koła. Mogą być inne. Zobaczcie. Jedno. I w środku zrobię sobie drugie. O, świetnie. Takie oczka. Idealnie. I teraz tak. Tu w środeczku mogę sobie zrobić kategorię kolorystyczną. Czyli na przykład wybieram sobie linię, najgrubszy możliwy pędzel, znaczy pędzel. I teraz zobaczcie, mogę sobie pomalować tu na czerwono, tu też na czerwono maznąć. Teraz tu coś na niebiesko, tu na niebiesko. Dalej, zielono. Słuchajcie, ja zrobię, że tak powiem, wszystko na jednym, po to, żebyście zobaczyli możliwość zastosowania też tego projektu. Fioletowy, dobra. I na razie sobie tyle, o ile, dobra, zrobię takie, okej. Po co te kolory? Słuchajcie, te kolory możemy wykorzystywać jako kategoria na przykład różnych pytań. Od najłatwiejszego do najtrudniejszego. Możemy znowu na tablicy ułożyć bloczki z mapy mistrzów kodowania i przypisać im jakieś konkretne na przykład czynności, albo żeby wypowiadali jakieś konkretne dźwięki, czyli po prostu zakodować za pomocą kolorów wszystko to, co tylko macie w głowie. Oprócz tego przydałyby się oczywiście litery. No to wybieram sobie ten symbol linii, nie za grube. Ja myślę, że czarny kolor to tu się będzie dobrze odróżniał i na przykład na zewnątrz można sobie przypisać literki. A, B, tu gdzieś C, tu gdzieś D.
E. No. Słuchajcie, nie będę całego alfabetu. Nie wiem, czy mi się cały zmieści, ale to dobrze byłoby, żeby jedna była koło drugiej litery. Dlaczego? Dlatego, że jak nasz, żeby nasz język za każdym razem mógł wskazać, którą z liter, żeby nie było przerwy. Ale oprócz tych liter, słuchajcie, może dla ułatwienia ja teraz zrobię takie kategorie, że o, widzicie, żeby nie pisać większej liczby liter, zrobię, popatrzcie, takie przedziały i jeszcze do tych przedziałów, słuchajcie, piszemy sobie cyfry, może szarym kolorem i spróbuję tutaj gdzieś wewnętrznej stronie, czyli na przykład tu 1, tu 2, tu 3, tu znowu 1, 2, o, ta dwójka to mi tak wyszła, że się troszkę, no, ładna dwójeczka, jest 2, 1, 2, to tu niech będzie też 3. Dobra. Słuchajcie, i takie koło tak naprawdę sobie możecie wygenerować na własne potrzeby. Mówicie tylko dzieciakom, co ma być. Możecie naszkicować je na tablicy, żeby dzieciaki odwzorowały. Zatwierdzam, mam koło. Popatrzcie, nawet idealne mi wyszło, bo mój wąż idealnie się w środeczku zmieścił. I teraz na ta zabawa. Moje koło nic nie robi, ale mój wąż tylko robi. Zobaczcie. Uruchamiam zieloną flagę, mój wąż się kręci i teraz czeka na moją akcję, czyli w momencie, kiedy ja zatrzymam. Hop, zatrzymuję i teraz tak. Język wskazuje F i 3, ogon wskazuje B i 1. I teraz możemy się umawiać, że język literkę, a ogon wskazuje liczbę i w związku z tym na przykład trzeba powiedzieć wyraz na literę F, który składa się z jednej sylaby. Uwaga, kto pierwszy? Kto pierwszy? Piszcie. Wyraz na literę F z jednej sylaby. No, dziewczyny. Fun, flat, super, jesteście rewelacyjne. Uwaga, losujemy dalej, uruchamiam zieloną flagę. Uwaga, i teraz zobaczymy, kto pierwszy. Ciach. Uwaga, literka E, jedna sylaba również. Tak wyszło. Literka E, jedna sylaba. Literka E jak Ela. Erk. Erk, dobra bożna Erk. O matko. Ewa. No tak, super. Słuchajcie, i teraz popatrzcie, możecie sobie na takim kole fortuny zrobić oprócz liter, możecie zrobić emu, najpopularniejsze zwierzę w grze Państwa Miasta. Ewa to dwie sylaby, Agnieszka, tak? Ewa, emu, ełk. Ełk, dokładnie. Macie rację, dziewczyny. Oczywiście, że tak. Popatrzcie, nawet my się potrafimy wkopać. Jedna sylaba, Bożenka, tak? Czyli będzie ełk. Ełk jak najbardziej tak. Macie jeszcze pomysł? Widzicie, to wcale nie jest takie proste. Ja myślę, myślę. No kurczę, trudno znaleźć, dokładnie Basia. No popatrzcie, trudne Agnieszka, no. Ale popatrzcie, jak nasze umysły teraz pracują i o to chodzi. No dobra, to już zostawmy to. Na koniec jeszcze spróbuję raz zakręcić. Ech, wykrzyknik ech. Erk, to jednostka pracy. Bożena, ja nie miałam pojęcia o tym erk. Erk. Pierwsze słyszę, naprawdę, ale to widzicie, to fantastycznie, bo można naprawdę się wielu rzeczy na okrągło uczyć i człowiek jest taki, wiecie, no nigdy nie wiesz z tego, ale super, dobrze wiedzieć. Dobra, słuchajcie, to tak sobie teraz pomyślałam, że na tym kole fortuny możecie wygenerować sobie cyfry po jednej i po drugiej stronie.
I język wskazuje cyfry na zewnątrz, ogon wskazuje cyfry wewnątrz i mają na przykład dzieciaki szybciutko podawać albo sumę, albo różnicę, albo większą, albo mniejszą, albo mnożenie na przykład, tak? I znowu macie mnóstwo pomysłów fantastycznych do wygenerowania. No i słuchajcie, na dobry koniec losujemy. No, to chcę Wam dobrze wylosować, moi drodzy, żeby nie było E. Uwaga! Trzy sylaby, literka B. Trzy sylaby, literka B. No, dziewczyny. Boże na. Balony. Super. Beata. Barbara. Genialnie. No widzicie, teraz to już poleciałyście. Super, kochane. Zapisujemy projekt, tak? Ja zatrzymuję sobie i zapisujemy sobie, możecie sobie to nazwać koło fortuny. No. Koło fortuny. Koło fortuny chyba napisałam, tak? Zapisuję, super. Świetnie. Słuchajcie, moi drodzy. Dobiegliśmy do końca. 3 godziny minęły, przynajmniej mnie, bardzo szybko. Ja Wam bardzo serdecznie chciałam podziękować za tę aktywność, która się tutaj pojawiła. I tak naprawdę część z Was tu i myślałam, że odejdziecie od monitorów i od ekranów, a jednak byłyście i aktywność Wasza bardzo mi pomogła w realizacji również naszego dzisiejszego webinaru. Dzięki Agnieszko. Ja mam tutaj, że te projekty jesteście w stanie wykorzystać z dzieciakami w przyszłym roku. Cieszę się również, dziękuję za te słowa, że było super, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że tempo było ok, że te problemy techniczne były tylko minimalne i szło dobrze. Słuchajcie, dziękując Wam serdecznie za poświęcony mi czas, chciałam Was również zachęcić, że jestem teraz jak najbardziej do Waszej dyspozycji do godziny 21. Oczywiście jest tak, że jeżeli dla kogoś wyczerpałam przynajmniej na tej płaszczyźnie wszystkie informacje, to nie oznacza to, że musicie do 21 tutaj ze mną być w tym pokoju. I padają takie pytania, czy trzeba być, bo boicie się, czy ten webinar zostanie zaliczony. Spokojnie, jest zaliczony i wyjście z pokoju, jeżeli nie macie więcej pytań, nie przekreśla Wam szans na zaliczenie projektu. Projekt zaliczony. Basia, dziękuję również. Fajnie. Agnieszka również, dzięki wielkim razem poszło ok. Zapraszam Agnieszka również na ten niedokończony webinar. Celinka, bardzo Ci dziękuję. Celinka, ja tak szukam Cię w pamięci i zastanawiam się, co brałaś na bezludną wyspę. Ty dobrze wiesz, o czym ja mówię. Agnieszko, tak jak powiedziałam, ten webinar, który nam nie wyszedł kiedyś tam wcześniej, myślę, że ja już tak pytałam, ponieważ wiem, że my go zrobimy. Jest propozycja, że dopiero gdzieś tam we wrześniu, Agnieszko, również dla Was będzie jeszcze taki webinar. Małgosiu, dziękuję również serdecznie. Celinka, nie szkodzi, ale szukam w pamięci, cały czas szukam. Super Agnieszka, bardzo się cieszę i nie wiem, tak podglądałam, ale jeszcze gdzieś w Waszym nucie mam webinar i serdecznie na niego zapraszam, ale nie pamiętam, jaka tam jest tematyka i nie pamiętam, kiedy jest. Ale gdybyśmy jeszcze mieli przyjemność się spotkać, to dajcie znać. Bożenka, dziękuję również. Wielkie dzięki. Ale słuchajcie, pamiętajcie, że ja tu jestem i jeżeli tylko potrzebujecie pomocy, to piszcie.
Jakbyście tam chcieli coś jeszcze przetestować, nie wiem. Dziękujemy, Agnieszka, również wzajemnie. Miłej końcówki dnia. Dziękuję również. Dziewczyny, kiedy wy uciekacie na wakacje? Czy już jesteście po? Dzięki, Celinka. Ja również mam cię przed oczami, kurczę, ale popatrz, ale tam bezludną wyspę to nie pamiętam. Naprawdę nie pamiętam. Ale było miło, bardzo miło szydło w kolonie. Może kiedyś jeszcze tam wrócimy. Basia na wakacjach. Basia, pochwal się, gdzie? Celinka, komputer, okej. Okay. Przypomniałam, no tak, masz rację, komputer był. Bożenka w niedzielę do Zakopanego z Wnusią. Bożenka, może się spotkamy, bo my w niedzielę jedziemy również w górę, jeszcze nie wiemy gdzie, ale bierzemy namiot i psa i jedziemy w górę na 2 tygodnie. Więc jak zobaczysz tam takich koczowników, to będziemy my. Bożenka, też pamiętasz Szydłowa, ale Bożenka, czy ty byłaś w mojej grupie? Basia na Mazurach. No tak, Celinka. Nie, aha. Okej, okay, Bożenka z Litką i z Agnieszką. No rozumiem, ale na pewno nie, no tak, bo widzisz mnie na ekranie, więc musisz mnie Bożanka kojarzyć. No tak, ja mogę mieć gorzej, ale jeszcze mnie pamiętasz. Tak jest, Lidia, apatia, Agnieszka, Kubiak. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Bo Lidia chyba przyjechała na drugi dzień, mi się wydaje, Bożenko, prawda? Najpierw była Agnieszka, ponieważ nie było chyba jakiegoś trenera, a potem, potem była druga grupa z Lidią połączona. Mhm. Aha! Basia z Kasią, okej. Okay. Rozumiem, dobra, okej. Okay. No tak, Kasia była jeszcze zaktycznie. Widzicie, jak się, jak człowiek pamięta, szare komórki się odblokowywały u mnie.
Również miłego wieczoru, również wszystkim dziewczynom. Dzięki, Basia. Słuchajcie, gdyby jeszcze ktoś miał jakieś pytanie, to spokojnie, ale widzę, że ja się zawiesiłam. Na razie muszę sobie zrestartować program, więc mogę na chwilkę się, że tak powiem, teleportować, ale dosłownie na chwilkę i jestem. Cały czas jestem. Okej, udało mi się. Lidia, nie mogłam pisać, tak? Okej. Mam nadzieję, że udało się trochę projektów gdzieś tam zachować, chociażby przez zdjęcia. Super. Cieszę się, Celina, w takim razie, że wykorzystane. Celinka, kto jest twoim trenerem? Możesz zdradzić? Paszkiewicz. No to ja myślę, że na pewno tam jakieś pomysły jeszcze na jakieś dodatkowe na pewno były przez Anię wygenerowane, więc myślę, że jeszcze poszerzyłaś wiedzę ze szkolenia na 100%. Oczywiście, że tak, jasne. No, jasne. No, my takie jesteśmy zwariowane i myślę, że otwarte, Ania na pewno. Pamiętam, jakie były obawy na szkoleniu stacjonarnym. Wiem, że było ich sporo i jak to wszystko pogodzić, jak sobie z tym poradzić, ale podkreślałam, że trener też człowiek, więc myślę, że tutaj się fajnie wpasowało.